Po heroinie to nie jest LSD, to nie jest to, że wiesz siedzisz, rozumiesz, i lewitujesz, i, i, i świrujesz. Generalnie heroina dobrze podana, dobra jakościowa, powoduje to, że naprawdę masz spida, masz aktywność, nie łamie Ciebie to. Ja nawet mogłem jakiś czas jeszcze uprawiać koszykówkę i byłem zawodnikiem, który wtedy jeszcze grał, no ale to było bardzo trudne i bardzo, wiesz, no, w szatni po prostu wstrzykiwałem sobie, wiesz, heroinę przed, przed wyjściem na mecz i zdobywałem, słuchaj, 80 punktów na 120 zdobytych przez drużynę. Ale no nie, po, nie polecam tego stanu, ponieważ to, było, wiesz, to, było, to nie była kwestia czy, tylko kwestia kiedy. Poszukajcie, kochani, w swoich rodzinach, poszukajcie w swoich bliskich, wśród swoich przyjaciół. Każdy z Was, w tym prawie 40 milionowym państwie, w każdej rodzinie jest pogrzeb z powodu alkoholu. Czy będzie dla Ciebie zaskoczeniem, że ja do tej pory mam w gabinecie pacjentki, którym lekarz potrafi ginekolog zaproponować teraz, współcześnie? Yy, lampkę czerwonego wina, rozumiesz, kobiecie w ciąży? To jest... Prawda? No, mówisz, mówisz, mówisz poważnie? Ja mówię poważnie. Ja, mówię, ja, znaczy ja cytuję moją pacjentkę. I jeżeli mi partner mówi to i tamto, zwraca uwagę, co go boli, to zamiast się bronić, zamiast mówić odczep się, bo ty to, 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 jest oczywiście przepychanka, bo ja muszę wygrać, czyli ja wtedy wchodzę na ring. Zaraz, mieszkam z kobietą, mam z nią dziecko, ona mi udziela informacji zwrotnej, a ja się zamiast nad tą informacją zastanowić to, co ja próbuję zrobić jako facet. Wygrać. Wygrać. Robert Rudkowski. Cześć. Cześć. I tak jak mówiłem, zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. Mhm. Jakbym chciał powiedzieć, czym się zajmuję, to pewnie dużo czasu by nam zajęło. Natomiast Mamy na czas. najprościej, najprościej jest powiedzieć, że z zawodu jestem psychoterapeutą. Zajmuję się towarzyszeniem ludziom w pokonywaniu ostrych zakrętów wiraży. Pomagam ludziom przyjrzeć się uważniej samym sobie i zrozumieć pewne mechanizmy i uzyskiwać efekty, które razem wspólnie konstruujemy, bo. Nie trzeba przyjść do takiego gościa, jak ja, od razu mieć cel skonstruowany. Można przyjść powiedzieć, że nie wiem, po co przyszedłem. I to też jest punkt wyjścia do rozmowy. Zdarza się często tak? Oczywiście, że się zdarza. No, bardzo często, a najczęściej się zdarza tak, że przychodzą do mnie ludzie, którzy rozpoczynają rozmowę w ten sposób, że panie Robercie, bardzo proszę mi pomóc, bo całe życie mi się rozsypuje. Całe życie zmierza ku zagładzie. I to jest to coś, co jest wyartykułowane, wypowiedziane, werbalne. Natomiast bardzo często w domyśle jest coś, co ja nie usłyszę, ale dostrzegę, że taki człowiek bardzo często chce, chce coś uzyskać fajnego w swoim życiu, coś go uwiera, ale po przecinku, tym już nieokreślonym, tej części zdania złożonego jest w domyśle powiedz, powiedziane, Proszę mi tak pomóc, żebym żeby nie musiał nic w tym życiu zmieniać. Czyli dużo ludzi przychodzi tak naprawdę w formule ręce, które leczą. Yy, I to ma naprawdę yy, duże powodzenie. Zresztą ja niespecjalnie analizuję tak zwane internety, nie za bardzo śledzę ofertę na tej płaszczyźnie psychologicznej, bo mnie to, szczerze mówiąc, nie za bardzo interesuje, no, ale chcąc, nie chcąc, będąc częścią przestrzeni publicznej, gdzieś tam czasami zerknę, jakąś prasówkę sobie zrobię, która nie trwa więcej niż 10 minut dziennie, żeby jakiś punkt odniesienia złapać, żeby zobaczyć, może jest coś, co się ja jestem bardzo selektywny, znaczy selektywność jest bardzo taką cenną umiejętnością, którą celebruję. Staram się w sele jakim sensie? selekcjonować bodźce, które do mnie docierają. Staram się nie zaśmiecać sobie głowy, co nie jest łatwe w współczesnym świecie, szczególnie jak się jest częścią social mediów. Mam tam jakieś te swoje profile na Instagramie, coś tam na Facebooku. Gdzieś tam w stanie szczątkowym, jakimś tam jest ten, ten, ten kanał na YouTubie moim, coś tam rzucam czasami od pewnego czasu, mm -hmm. co mnie interesuje, ale generalnie nie jestem, nie czuję się żywiołowo w tym, w tym obecny, dlatego że to jest w ramach wypracowanej formuły takiej ochronnej, żeby chronić samego siebie przed mnóstwem rzeczy, które naprawdę są kompletnie zbędne. My zaśmiecamy sobie strasznie umysł. I brakuje nam później czasu na rzeczy naprawdę ważne. Znaczy, rzeczy ważne to jest też kwestia, właśnie przyjścia do gabinetu, żeby określić, co jest dla mnie ważne. No, to, jest, to, to jest pytanie o bardzo często coś, co się nazywa sensem życia. Więc rozmawiając z kimś w gabinecie terapeutycznym, poza załatwieniem swoich jakichś tam doraźnych, w danym momencie do kuczliwości, no bo to nikt nie przychodzi pogadać sobie o filozofii życia i zapłacić honorarium, tylko każdy chce jakiś efekt. Znaczy, ludzie przychodzą kupić sobie rozwiązanie. Natomiast część z nich jest rozczarowana, że, że tutaj nie ma na kartce papieru gotowca, gotowca konspektu. Tu ma pan PDF, a może sobie pan przeczytać. Tak, tutaj proszę sobie tak zapłacić tyle i tyle i tutaj ma pan wszystkie rozwiązania. Tutaj jeszcze wprowadzę pański login. Zaraz zatrudnimy inteligencję sztuczną, która wszystko dopasuje do pana i dostanie pan gotowca na wszystkie najbliższe tygodnie pańskiego życia. Bardzo dziękuję. Proszę zapłacić tam i, na, i następny. No, ja tak nie pracuję. Dlaczego? Dlatego, że ja żyję dzięki temu, że ja kiedyś spotkałem na swojej drodze Takiego gościa jak ja. Yy, więc to już podnoszę poprzeczkę. To już jest wysokie C. Dlatego, że ja mam wielką atencję do rozmowy. Znaczy Rozmowa jest to, co dzisiaj uprawiamy. To teraz rozmawiamy sobie razem, dwóch mężczyzn, jeden starszy, drugi młodszy, yy, z jakimiś tam swoimi doświadczeniami jest wymiana energii. Znaczy, ja po prostu kocham tę formułę. No, od razu powiem, że ja nie na wszystkie zaproszenia. jakby To jest jakby odpowiadam pozytywnie, bo nie, wszystkie rozmowy mnie interesują. Znaczy, to jest ta selektywność. Mm -hmm. Dbam o swój komfort, dlatego że dla mnie wartością najważniejszą w moim życiu przede wszystkim jest czas. Po prostu jest czas. I to nie jest związane ze świadomością upływu czasu. To nie jest związane ze świadomością tego, że nasza obecność tutaj jest skończona i że gdzieś tam. Termin ważności się kończy, mhm. po prostu. Ale jest to związane z tym, że e, ja e, bardzo lubię e, dobrze i miło spędzać czas, poświęcając go rzeczom, które dla mnie są ważne i istotne. E, I to się zmienia. To nie jest coś, co można sobie zaprogramować w wieku 18 lat, na no, 25. Czy nawet 30 i trzymać się tego azemutu. Podobnie jak kapitan na statku wprowadza jakieś tam dane w, w kokpit i może sobie na tym autopilocie lecieć. No to cały czas modyfikujemy, całe życie tak naprawdę zbieramy nowe dane. A mówiąc o nowych danych, mówiąc o zbieraniu nowych danych, to też trzeba pamiętać, że czasami warto posłuchać. Tej części siebie, która nie jest doskonała. Co to znaczy niedoskonała? Bo my żyjemy w takich czasach, że ciągle się pada na kolana przed konsekwencją, przed tym, żeby przejść do przodu, żeby nie odpuszczać więcej, mocniej, bardziej, lepiej. No Paranoja, no po prostu obsesja, obsesja. Ludzie muszą, żyją w, w, w obsesji stopy wzrotu. Zwrotu, że wszystko się musi bilansować, że my musimy na wszystkim zarobić, że my musimy być cały czas na haju, że my musimy i cały czas te musimy, musimy, musimy. Stop. Mm -hmm. To jest to moje stop, to jest ten mój środkowy palec do tej formuły, do tej filozofii. Ja po prostu daję sobie prawo na odrobinę frustracji, daję sobie prawo na to, żeby się czasami gorzej poczuć daje sobie prawo na to, żeby zmarnotrawić czas, odpuścić sobie osiąganie jakichś tam celów. To nie jest tak, że musimy każdego dnia kurczowo się trzymać, obsesyjnie, tego, co sobie zaplanowałem. Ale możemy. No, większość ludzi się tego trzyma, tylko że co się dzieje, jeżeli nie uda się nam osiągać tych celów, które sobie stawiamy? To jest pies, tutaj jest pies pogrzebany. Wybiera się inne cele. No, pod warunkiem, że się nie zniechęcisz. Mhm. A, a u do ciebie pewnie trafiają osoby, które próbowały gdzieś dotrzeć i zniechęcać. Znaczy, ich... Do mnie trafiają osoby świadome. To jest ciekawe. Że do mnie osoby trafiają świadome, dlatego że osoby nieświadome e, nie widzą problemu żadnego. To, że się irytują, to, że się wkurzają, e, to, że na przykład jakiś cel. No nie ma formuły na świecie, która by nam zapewniła osiąganie wszystkich celów, które żeśmy sobie postawili. No to, to, to jest abstrakcja. Zawsze się wykszaczymy. Zawsze się na czymś poślizgniemy. No jeżeli człowiek jest słabszy osobowościowo, czy mniej doświadczony, ma mniej narzędzi do dyspozycji, no to może popadać we frustrację wynikającą z faktu, że nie stawiam sobie, że nie, że nie osiągam celów, które sobie postawiłem. Wiesz, takim czymś najbardziej w tym momencie mi się kojarzącym, co może zilustrować tę formułę, to są ci wszyscy, którzy się otarli o te formuły samopomocowe, którzy gdzieś tam dotknęli jakiejś swojej obsesji jakiegoś swojego szaleństwa, czy to jest, nie wiem, alkoholizm, narkomania, aczkolwiek to jest synonim, też warto tutaj od początku powiedzieć, że obsesja alkoholowa jest katalogowo absolutnie wpisana w formułę narkomańską i każdy alkoholik jest narkomanem. I bardzo często ci, którzy mieli problem z tak zwanymi narkotykami, czyli tymi substancjami nielegalnymi nie wiedzą o tym, że tak naprawdę już są alkoholikami. Mm -hmm. Bo większość ludzi, która wyszła z narkotyków, tak naprawdę szuka w tym alkoholu jakiegoś złotego cielca, jakiegoś swojego Boga, myśląc, że to jest inny katalog, że to jest inny pokój, że to jest jakby coś zupełnie jakby fajnego, normalnego. Że z uwagi na to, że to jest legalne, to jest tak jakby lżejszy drak i tam, tam nic, nic poważnego nie będzie się działo. No, ale widzisz, to co teraz powiedziałeś, Przemku, też ma znaczenie, bardzo istotne znaczenie, bo powiedziałeś o legalności. Mm -hmm. O czym to świadczy? My pragniemy być legalnymi. Mm -hmm. Pragniemy. Oczywiście underground nas nęci. Underground coś mrocznego nas kusi. Lubimy czasami popływać w takim, jakimś, wiesz, gęstym sosie czegoś yy, yy, mrocznego, ale jednak. Mamy potrzebę akceptacji społecznej. Mamy potrzebę uczestniczenia w czymś, yy, gdzie jest ta akceptacja, gdzie jest ten efekt wioski. Yy, efekt gdzie wioski. można komuś powiedzieć o tym, że ty coś Udzielić zrobiło się. i, tak, i nie czuć się źle z tym. Ale dlaczego to jest dla nas takie ważne? Dlatego, że tutaj chodzi znowuż o mózg, znowuż chodzi o ćpanie, no, znowuż chodzi o stymulację biochemiczną. No bliskość. No co to jest bliskość? Przecież to jest narkotyk. No. W tym pozytywnym słowa znaczeniu oczywiście nie wszystkie narkotyki od razu są jakimś, jakimś dramatem, no bo najlepszą dilernią na świecie, najlepszym miejscem produkującym najsilniejsze, najmocniejsze narkotyki na świecie jest nasz mózg. Tylko dlaczego my zapominamy o tym? Dlatego, że jesteśmy leniami. Człowiek jest leniwy. Myślisz, że to z lenistwa wychodzi to, że ktoś sięga po używki? Między innymi. Między nimi dlatego, że to jest efekt jest ten sam. Wszystkie drogi prowadzą do mózgu, bo czy my przyjmiemy substancję z zewnątrz, czy my przyjmiemy środek psychoaktywny, kupiony od dealera czy kupiony w aptece. Zresztą tak naprawdę też się wiele zmienia. No bo Wczoraj udzielałem komentarza dla jednej z mainstreamowych telewizji a propos tak zwanych receptomatów. A mam przyjaciela, który prowadzi aptekę. I też konsultuję z nim pewne postawy społeczne u młodych ludzi. 100% sprzedanej marihuany, tzw. medycznej w aptekach, pochodzi z, z tych e-recept, czyli z, z receptomatów. My mamy w Polsce w tej chwili, na obecną chwilę, legalny alkohol, legalną marihuanę, legalne psychostymulanty, legalne e, opiaty. Wszystko jest na legalu. W aptece. Każdy może kupić. Znaczy apteki to jest, to jest współczesne dealernie. Znaczy do, dożyliśmy czasu, gdzie w aptece można kupić wszystko. Znaczy ja wiem, że dealerzy będą się wkurzać, yy, bo tam w aptece towar jest czysty, sprawdzony. Co prawda droższy jest. I ciężej dostać. I ciężej dostać, ale na przykład są rankingi tych receptomatów, są rankingi lekarzy. Yy, no, co do których słowo lekarz też jest... Yy, yy. Ja chyba nie rozumiem, co to znaczy słowo receptomat. Yy. Logujesz się na dowolnej stronie, podajesz parę swoich danych, wchodzisz w system, płacisz od 50 do 150 zł i masz w ciągu 3 minut receptę. Po prostu? Bez, bez, bez lekarza? Bez, znaczy no, teoretycznie z lekarzem, tylko to jest fikcja. Tego lekarza fizycznie nie ma. znaczy, To jest po prostu automat. To jest cyrkomat. Czyli ja mogę sobie wejść w internet każdy teraz może, każdy. I, każdy. i zamówić medyczną marihuanę z apteki i dostanę receptę. No Ale tak? możesz nawet opiaty zamówić, rozumiesz? Leki z opiatami. Wiesz? Znaczy, żyjemy w w, jakimś, w jakiejś szopce. Znaczy, to mnie irytuje, dlatego że ja jestem absolutnie przeciwnikiem palenia marihuany, używania środków psychoaktywnych na własną rękę, ponieważ jak ktoś na własną rękę siebie diagnozuje, no to wykazuje się brakiem pokory. Mhm. Ewidentnym brakiem pokory, a poza tym też my potrzebujemy lustra. Potrzebujemy rozmowy z drugim człowiekiem. I jeżeli ktoś dobrze swój zawód wykonuje, jeżeli mamy dobrego lekarza czy dobrego terapeutę, psychologa, no to możemy naprawdę u niego się dużo o sobie dowiedzieć. Natomiast, niestety, w mojej branży jest mnóstwo oszustów. Jest mnóstwo ludzi, którzy robią to tylko dla pieniędzy, robią to tylko po to, żeby się kręciło. I wizyta na przykład u lekarza, zresztą to już nie jest żaden underground, bo to się dzieje we wszystkich sieciowach jak ja prowadziłem w swoim życiu klinikę terapeutyczną, gdzie zatrudniałem 20 lekarzy, gdzie miałem POZ, to do mnie trafiali lekarze, którzy błagali mi o to i to było, słuchaj, kilkanaście lat temu. Błagali mi o to, żeby był dłuższy czas na pacjenta. Dlatego, że oni prosili o to. Panie Robercie, to byli naprawdę lekarze, lekarze dla których przysięga Hipokratesa miała sens. Oni chcieli pomagać. A nie, lekarze... nie 15 minut i na następne, następne, następne. Kto to o tym decyduje? No, Mam nadzieję, że nie lekarz, no chyba, że prowadzi swoją prywatną praktykę i ma na pacjenta 10 minut, znaczy 15 minut to w ogóle komfort w tej chwili jest. Bo miałem pacjentów, sam byłem u profesora, gdzie zapłaciłem 500 zł kilka lat temu za sesję, która trwała 3 minuty. Pan profesor nawet na mnie nie spojrzał. Spojrzał w kartę i palnął jedno zdanie. To było dla mnie też bardzo pouczające doświadczenie. Wizyta trwała 3 minuty. Ja tylko, ponieważ jestem też upierdliwy, ja też lubię zadawać pytania, ja lubię drążyć. To był dla mnie bardzo poważny temat, rozumiesz. Dlatego, że ja wtedy miałem promocję swojej drugiej książki Pułapki Przyjemności. Miałem wiesz, spotkanie w Empiku. Przyszło kilkaset osób. W ogóle byłem zszokowany, że tyle ludzi przyszło na to spotkanie. I ja w czasie rozmawiania z tymi ludźmi, nagle straciłem głos. Zacząłem rzęzić. Odszedł mi, odeszła mi zdolność artykułowania swoich emocji. No, ze względu na... Na coś, gardło. Na no, gardło. No, 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 zwykły, banalna chrypka. prawda? Chrypka. Tylko mm -hmm. To było takie rzężenie bardzo nieprzyjemne. Jakoś dotrwałem na szczęście. Byłem z moją współautorką na tym spotkaniu. Ona przejęła trochę pałeczkę. Trafiłem do lekarza, myśląc, że to jest zwykłe przeziębienie. Natomiast po dwóch tygodniach leczenia tego, tej chrypki okazało się, że nie ma żadnych efektów. Jest tylko pogorszenie. Przestałem móc pracować i w końcu mnie przytomny laryngolog odesłał do foniatry. Ja w ogóle wtedy się dowiedziałem, że istnieje taka specjalizacja. Foniatra. Ja się właśnie teraz dowiedziałem. Emisja, emisja głosu. I ten foniatra już okazał się lekarzem z kości, prawdziwym zawodowcem, których kocham. Ja kocham generalnie zawodowców bo sam staram się nim być staram, sam staram się celebrować być dobrym w tym co robię pilnować pewnych poprzez, pewnych. poprzez zawodowców masz na myśli ludzi oddanych tak, oddanych, profesjonalistów, którzy nie, nie łamią etyki którzy są poświęceni i dbają o to, żeby się na tym znać a nie sztukować i to był taki właśnie lekarz który był takim zawodowcem i on mi zaczął to gardło badać on mówi, panie Robercie, nie widzę to jest za głęboko, tam coś siedzi Finalnie okazało się, że mam narośl na krtani. Wtedy żyła jeszcze moja mama. Eee, pojechałem do mamy i mówię, mama, słuchaj, czy w naszej rodzinie mm, były jakieś problemy z gardłem? Eee, czy miał ktoś jakieś e, nowotworowe historie? Moja mama się spojrzała na mnie i mówi, ale jak to, to ty, to ty nie pamiętasz? No przecież e, mój ojciec, twój dziadek, zmarł na raka krtani. podobną się nogi ugięły. Mi się zrobiło słabo. Ja wtedy miałem rocznego synka, kredyt hipoteczny na łbie i nagle informacje, że ja nie wiem, co dalej. Mm -hmm. wiesz, to uczy pokory. Tym bardziej, że ja już wtedy byłem po przejściach. Wiesz, ja już wtedy miałem długą swoją historię opisaną w pierwszej mojej książce o swoich narkomana. Więc to zdarzenie nagle, wiesz, halo, panie Robercie, bo pan wie, to tak niekoniecznie musi być cały czas fajnie, że pan tutaj sobie na motocykla jeździ, jeździ na wakacje, narty, te sprawy interesuje się pan wieloma rzeczami, pisze pan książki, wie pan, to tak niekoniecznie musi być. Nikt panu nie obiecał, że nagle nie będzie zonka w pysk. No więc mama się pyta, ale dlaczego ty się pytasz? Ja mówię, wiesz mama, nie, 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 tak po prostu mnie to interesowało. No autentycznie byłem przerażony. Już skracając tę historię, wylądowałem w bardzo dobrej klinice, klinice gdzie mi to wszystko zrobili, pobrali. No i teraz każdy, kto, kto w swoim życiu doświadczył czegoś, co się nazywa badanie histopatologiczne, no to wie, o czym mówię. Dlatego, że ja naprawdę nie ogarniam tego tematu pod kątem logiki. Dlaczego w XXI wieku cztery tygodnie czeka się na badanie histopatologiczne? Słuchaj, cztery tygodnie nie żyjesz. Cztery tygodnie jesteś wypisany z życia, bo tak naprawdę nie wiesz, co będzie po tych czterech tygodniach. Wiesz, czekasz na wyrok. Ja, ja oczywiście no, też jestem człowiekiem nauki. Ja, tej nauki opartej na faktach. Ja rozumiem, że to jest związane pewnie tam z jakimiś, wiesz, konkretnymi bardzo poważnymi badaniami, no ale cztery tygodnie trzeba czekać. Mhm. Więc, więc budzi się w tobie irytacja, wkurzenie, złość, strach żyjesz na, na permanentnym strachu, więc wiesz, to są takie momenty w życiu człowieka, takiego gościa jak ja, kiedy masz okazję zweryfikować cały swój warsztat, którym dysponujesz. Taki i... psychoterapeutyczne. Dokładnie. Jak, Prac... jak pracować sam ze sobą. Jak pracować sam ze sobą, ale żebyś od razu wiedział. E... Ja mam superwizora. Czyli gościa, który jest moim mistrzem. Co Chyba prawa? każdy terapeuta powinien mieć. Teoretycznie powinien mieć. Teoretycznie, ponieważ no, grozi nam guruizm. Guruizm, czyli poczucie wyjątkowości. Bo wiesz, przychodzą do ciebie ludzie, którzy patrzą na ciebie jak na Boga. Patrzą na ciebie jak na mistrza. Mało tego, w sposób nieadekwatny, nieodpowiedni, czynią sobie z ciebie swojego Boga. Nawet jak ty tego nie chcesz. I oddają trochę odpowiedzialność też. Brawo. Dokładnie o to chodzi. To jest celowy zabieg. Ja się w to nie bawię. Ja nie wchodzę w guruizm, rozumiesz? Mnie to nie interesuje. Ty masz decyzję podjąć, to ty masz decydować, w którą stronę pójdziesz. Ja ci tylko mogę z tobą porozmawiać, jakie są zagrożenia pójścia tą w tę stronę, a jakie w tę. Na tym polega terapeuta. Terapeuta nie daje gotowych rozwiązań. Daje pewne narzędzia, które pozwolą, ułatwiają podjęcie słusznej decyzji. No ale ja też jestem rygorystyczny. Ci, którzy byli u mnie, którzy pracują, wiem o tym, że ja nie biorę. Ja nie jeńców. Co to znaczy rygorystyczne? To znaczy, że jak ktoś do mnie przychodzi, chce pracować nad. Ja naprawdę odmówiłem bardzo wielu znanym osobom, bardzo wielu znanym osobom, ku ich wielkiemu rozczarowaniu i zdziwieniu, że mimo ich wielkich nazwisk, ja nie chcę z nimi pracować. Mhm. Dlatego, że przychodziły do mnie gwiazdy z różnych obszarów, które chciały pracować nad depresją, nie chcąc odstawić marihuany. Bo nie uznały, że marihuana może mieć jakieś korelacje z ich stanem związanym z depresją. To samo toczy się alkoholu. Ja mówię, chcesz pracować ze mną, chcesz poświęcać swój czas, bo Twoje honorarium za moją usługę jest wtórną dla mnie rzeczą, ponieważ dla mnie się liczy satysfakcja wykonanej pracy. Ja jestem, powtórzę, zawodowcem. Jak wiem, jakie mogą być negatywne konsekwencje wejścia w proces terapeutyczny, który na czym polega? Grzebaniu w przeszłości również. Ja nie grzebię w przeszłości a priori, od razu na pierwszej sesji. Ja sprawdzam, czy człowiek spełnia kompetencje, czy on jest w odpowiednim momencie swojego życia, żeby móc dotknąć yy, jakichś niewygodnych rzeczy wieku. ciemności. Mhm. Bo dotknięcie ciemności, wiesz, co powoduje? Napięcie. A napięcie na przykład u narkomana, który odstawił kokainę, rozumiesz, trzy tygodnie temu, może, no wiesz, co może wywołać. Powrotnie. Natychmiastowe pragnienie, rozumiesz, żeby się znieczulić. I to jest w ogóle problem, który jest powszechny, dlatego że ja mam specjalizację z psychoterapii uzależnień. Robiłem to wiesz, egzaminem państwowym w cyklu dwuletnim. Mam poważne wykształcenie. Tylko, że co ci od razu powiem, to nie jest najważniejszy element yy, moich umiejętności. Ja wykorzystałem to, co, czego sam w życiu doświadczyłem. To też nie a priori ciebie czyni ekspertem, to że sam w dupę dostałeś. Ale buduje zaufanie pomiędzy tobą a osobą, która rzeczywiście tego doświadcza. Bo co jest obciążające, osoba... co jest niebezpieczne. Dlaczego? Co jest niebezpieczne, dlatego że może u terapeuty wywołać poczucie, że nie musi być sumienny, że nie musi być dokładny, że może zbyt schematycznie dokonywać mechanizmu przeciwprzeniesienia. A mechanizm przeciwprzeniesienia polega na tym, że to, czego ja doświadczyłem, to jest trochę jakby, nie wiem, bo spotkaliśmy się teraz na pracę, prawda? Ty tutaj mhm. urzędujesz, mieszkasz, pracujesz. Ja znam Pragę z dzieciństwa, bo tutaj moja ze strony ojca cała rodzina tutaj mieszkała, ale ja tu się trochę poczułem obco, prawda? Mhm. I gdybym ja się ciebie spytał, bo tu nie byłem dawno bardzo, jak sam widziałeś, głowa mi latała, podziwiałem okolice. Byłeś zaskoczony, jak się zmieniło. Byłem zaskoczony, jak się zmieniło, in plus. Mhm. I. Gdybym się ciebie spytał, Przemek, poleć mi jakąś dobrą knajpę, bo będę chciał po wyjściu od ciebie zjeść obiad. Pewnie byś to zrobił. Tylko żebyś nie uwzględnił jednej rzeczy. Moich preferencji smakowych. Byś się pokierował tylko i wyłącznie swoimi smakami, a co powinieneś to zrobić? To jest założenie na mój temat. Nie pra, nieprawdziwe. <grystanie> <grystanie> ale rozumiem, do czego zmierzasz. Ludzie polecają coś, co filtrują w kwestii wakacji. Słuchaj, świetne miejsce, pojedź tam, zobaczysz, będzie fajnie, mnie się podobało. No ale to stary, to, że tobie się podobało, to, że, to, że tobie smakowało, to nie znaczy, że mnie będzie smakować. I tak jest terapią. Czyli odnosi się do tego, że twoje doświadczenia jakby dają ci taki impuls, żeby powiedzieć, ja przez to przechodziłem, zrób tak. Ale... Podprogowy, nie do końca uświadamiany, dlatego jest potrzebna praca nad sobą cały czas, polegająca na tym, żeby... Rozumieć, że ten mechanizm istnieje. Ja mam bardzo wielu, wiesz, kolegów, miałem kolegów też na przestrzeni tych wielu lat mojego cyklu, wiesz, certyfikacyjnego, jednego, drugiego, który polegał na tym, że ja widziałem, jak ludzie, którzy byli w piekle obsesji, psychozy, bardzo często narkotykowej, substancjami legalnymi czy nielegalnymi, bardzo często właśnie głównie się skupiali na tym, że oni tam byli, że oni są bardziej wiarygodni. Absolutna jest to nieprawda, dlatego że to może utrudniać jednostką egotycznym, jednostką zbyt wpatrzonym w siebie, Pracę z pacjentem. Mogą zbyt chętnie narzucać to, czego sami doświadczyli. Więc ja uważam, że owszem, doświadczenie może być czynnikiem pomagającym, ale może być też niestety szkodzącym. Pod warunkiem, jak Ty to zinterpretujesz, jak będziesz, co będziesz chciał z tym, z tym zrobić. No weźmy przykład. Czy kardiolog, z którym pracujesz? Załóżmy, nie życzę ci tego, ale załóżmy hipotetycznie. Na szczęście nie pracuję. Oby tak, tak pozostało. Ale załóżmy, jest kardiolog i jakaś potrzeba konsultacji. Czy on musiał przejść zawał? No nie. Czy ornitolog będzie dobrym ornitologiem tylko wtedy, kiedy będzie umiał latać? Też nie. Więc są świetnymi terapeutami również ci, którzy nie mieli tego doświadczenia ze swoją własną obsesją. A ja mając, Mam jeszcze wyżej poprzeczkę, bo muszę się jakby też uporać ze swoimi tymi mechanizmami przeniesienia. Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło Ci przez myśl, że fajnie, gdyby moi słuchacze poznali i polubili Twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje.gmail.com d r u -i e Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do Twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Po czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Zastanawiam się, jest pewnie jakaś garstka ludzi, którzy, którzy nie będą wiedzieli, jakie Ty masz doświadczenia. Możemy przez to jakoś pokrótce przejść, żebyśmy, żeby ludzie wiedzieli, o czym mówimy? Jasne, to. Rzadko o tym wspominam, bo jest pokusa, żeby to eksponować. Jaki to ja jestem doświadczony. No, to jest historia z mojej młodości. Ja jestem facetem, no, siedzę tutaj u siebie w tym, ja się dobrze czuję w ogóle w takich mi miejscach, gdzie jestem odseparowany od bodźców zewnętrznych e i fajnie jest to zaaranżowane, naprawdę nic mnie nie rozprasza, e jest to fajne płótno, jak ktoś patrzy teraz na obraz, to widzi tutaj nas w tym wnętrzu. Trochę jesteśmy w takim czarnym miejscu, co? W takim, w takim czarnym miejscu, tylko że czerń, oczywiście to my nadajemy interpretację. I tutaj jest, jak ktoś nas widzi tutaj w tym, w tym miejscu, bo, bo, bo ma obraz, no to nie widzi tego, że ja mam prawie 2 metry wzrostu. Ja byłem reprezentantem Polski w kosza, ja grałem w koszykówkę, wyczynowo. Całą tę historię opisałem w tej swojej pierwszej książce o swoich z narkomana. Już wiele, wiele lat temu wydanej, y, która opisuje moje doświadczenie, młodego chłopaka, kilkunastoletniego, który bardzo szybko zrobił karierę, karierę sportową. Byłem dobry, krótko mówiąc, byłem sprawny psychoruchowo, bardzo szybko grałem y, w drugiej lidze. Byłem zawodnikiem, który zaczynał y, na bocznej ścianie z bocznymi koszami. Jak trafiłem na pierwszy trening, chłopaki biegali wtedy. Po parkiecie, a ja nawet nie umiałem dwutaktu zrobić. Po dwóch miesiącach byłem w pierwszej piątce. Po kolejnych czterech miesiącach byłem już w reprezentacji Polski. To była błyskawiczna kariera, natychmiastowa, ku, w kurzeniu. Ku wkurzeniu moich kolegów. Wynikało to z twoich predyspozycji czy z twojego jakiegoś podejścia mentalnego, jak to się stało, że tak szybko się nauczyłeś? Jest to chyba i to i to, dlatego, że ja miałem, ja byłem sprawny psychoruchowo, bo byłem wysoki, ale byłem y, zwinny y, i zawsze uprawiałem sport. Y, zawsze ten sport miał y, znaczenie. I jakieś tam geny. Rodzice, u, u mnie w, w rodzinie nigdy nie było otyłości, były ćwiczenia sportowe. Nie było sportu sensu stricto takiego zawodowego, ale zawsze ten sport był ważny. Sprawność fizyczna. Nie było jakiegoś kultu, jakiejś takiej nabożności, ale czyli jakieś tam genetyczne historyczne na pewno też grały rolę, A poza tym. Skłonność do rywalizacji. Jest co bardziej chęć ucieczki. Bardziej chęć ucieczki, dlatego że wtedy w domu był, mówiąc kolokwialnie, kibel. No i tu jest gruby wątek, który się wiąże, zobacz jakie to się wszystko się splata, z Pragą. <laughs> wiąże się z Pragą dlatego, że mój ojciec tutaj się urodził, tutaj się wychował. Mój dziadek, czyli ojciec mojego ojca był wojskowym. Mieszkał w blokach wojskowych na ulicy Ratuszowej tutaj na Pradze. Był przed wojną w kontrwywiadzie. Był oficerem wojska polskiego, u Piłsowskiego. Chwała by nam w ogóle postać, taka nawet trochę historyczna, ponieważ miał ordery za Bitwę Warszawską. Bitwa Warszawska 1920 rok, kiedy... Rosjanie stali stali pod Warszawą i tak naprawdę Polacy stawili czoła tej nawałnicy sowieckiej w tamtym czasie. Kontrwywi, I... Kontrwywiad 1920 brzmi chwalebnie. No, brzmi chwalebnie i był oficerem. I był oficerem i naprawdę jestem dumny z tego fragmentu tej historii. Zresztą finalnie, jak już później się to wszystko stało, co się stało i mieliśmy czas, kiedy zalała nas ta czerwona zaraza ze wschodu, dziadek był w pociągu do Ostaszkowa jako no, też ten, który go trzeba po prostu zlikwidować. I um, uciekali, pamiętam tę rodzinną historię, uciekali przez wyrywane deski w wagonie bydlęcym, którymi wieziono tych polskich... Wyrywane deski, czyli z wagonu z, ob tak, z, ob z obicia. wyrywali deski z podłogi, żeby uciec. I dziadek uciekł z tego transportu. Po czym finalnie wylądował po kilku latach, kiedy już w Polsce władza lodowa się rozpanoszyła, wylądował w twierdzy Lublin, w zamku Lublin z wyrokiem śmierci. Także dziadek był jako akowiec, bo był waka skazany. Więc ciekawa historia, prawda? No w ogóle, Zaczyna się ciekawie. No, ciekawa historia, tylko że no, te czasy no, nie były łatwe. To były czasy trudne. To czas wojny, komuna, te sprawy, nie wchodząc jakby już w szczegóły. To się odbija na psychice. To się również odbiło na psychice mojego dziadka. Na pewno. I... Był trudnym ojcem, który stosował przemoc fizyczną w stosunku do mojego ojca. Czyli pas był czymś na porządku dziennym. Ale wtedy to chyba też były inne czasy. Co? No, to było... było to naturalne, aczkolwiek no, też nie możemy tutaj twierdzić, że wszyscy stosowali pas. Jak się jest wojskowym, zresztą, to też musisz wiedzieć, że jak trafia do mnie pacjent i mówi, że ma rodzica wojskowego, policjanta wojskowego, kogokolwiek ze służb mundurowych, yy, nauczyciela. Lekarza, to już jest to pewnego rodzaju diagnoza, bo to już mniej więcej pokazuje pewne mechanizmy, jakie w tym domu funkcjonują. I tutaj, oczywiście, mógłbym dalej ten wątek pociągnąć. Jak nie zapomnimy, to możemy do niego wrócić. Jak ja, to, chciał to ja, cał ja całkiem nawiguję w ale... będziesz Chciał w tym kierunku popłynąć, ale wróćmy do dziadka i tej relacji z moim ojcem, ponieważ ojciec mój po prostu był. Przez dziadka pacyfikowane. I mój ojciec, no, zaowocowało to tym, że mój ojciec yy, yy, po wojnie yy, no, wszedł w dorosłość yy, z poważnymi deficytami. On miał w czasie wojny 4 więc to był, to był, to był, to był mało lat. To, to było dziecko. Mhm. Jego dojrzałość, dojrzewanie było w czasach yy, no, tych komunistycznych. To był bardzo przystojny mężczyzna który również chciał ojcu swojemu coś udowodnić. No i udało mu się. No, wykształcenie zdobył, był bardzo taki z takim imperatywem do tworzenia, wszedł na funkcje kierownicze, ale, później, ale później pewnie powielał schemat z tobą. Absolutnie, powielał, znaczy powielał schemat taki, że on nie umiał okazywać uczuć. No i to jest niestety ta konsekwencja tej, tej przemocy. Znaczy przemoc psychiczna i fizyczna. Odbija się tak na psychice niektórych ludzi, że zamraża nas. Człowiek, który był bity w dzieciństwie, nie potrafi okazywać uczuć. Jest zamrożony, zahibernowany. I taki był mój ojciec. I ja nie pamiętam z, z mojego dzieciństwa z sytuacji, kiedy jeszcze rodzice byli razem. Nie mam przed oczami żadnego obrazu, gdzieby rodzice się przytulali, gdzieby rodzice czule ze sobą rozmawiali, szli za rękę. Wiesz, jak takiego obrazu nie dostajesz, no to skąd ty masz wiedzieć, co robić z kobietą, jak ją poznasz w końcu? Myślisz, że takich obrazów nie było, czy twoja pamięć wymazała wszystkie te obrazy? Myślę, że ich nie było, bo e, wnioskuję to na podstawie sytuacji, e, gdy byliśmy kiedyś na wakacjach e, i mnie jako tam ówczesnego, nie wiem, 8 9 latka został mi ten obraz w pamięci. E, Ojciec na, za, na chwilę wziął moją matkę za rękę, żeby ją z tłumu wyprowadzić. I to tak mi utkwiło w pamięci, było to dla mnie tak zaskakujące. Nowe. Tak. I dlatego na tej podstawie twierdzę, że też tu ja z matką też rozmawiałem na ten temat później, ponieważ niestety my, my byliśmy, nasza rodzina była zarażona klątwą zdrady, klątwą wiarołomstwa. Ponieważ dziecko bite, jak jest chłopcem, jeszcze jest przystojny, wykształcone, jeszcze ma imperatyw do działania, był też sprawny, był w marynarce wojennej, to takie lata były wtedy, był, był naprawdę bardzo sprawnym facetem dobrze sobie z tym radził, ma potrzebę permanentnego zdobywania bodźców aprobujących go. I facet jest trochę niekompletny, jeżeli jest bity. Znaczy, jeżeli był bity jako dziecko, mu musi mieć poczucie ktoś, kto był bity, że może mieć w sobie poczucie, że jest niekompletny. I nie wystarczyło mu sukcesy sportowe. Ojciec uprawiał wioślarstwo na Spójni Warszawa, uprawiał boks w Gwardii Warszawa. Był, no, ciągnęło go w kierunku takich aktywności, gdzie mógłby się wykazać, pokazać, że jest ważny. Da się zostać osobą kompletną po takich doświadczeniach? Da się, yy, da się, yy, absolutnie da się. Natomiast yy, ojciec nie zdążył. Niestety nie zdążył. Jak yy, Wrócimy do tego wątku, ale to jest jedno z moich pytań, które miałam do ciebie, więc jak już na, na, napunknęliśmy na ten temat, to chcę go pociągnąć. Czyli jak w takim razie stać się osobą kompletną, jeśli ktoś ma takie doświadczenia? Pierwszym krokiem do zmiany jest świadomość tego, że jestem niekompletny. To jak zdefiniować niekompletność? Samemu jest trudno. Do tego się przydaje audyt. Do tego się przydaje na przykład yy, ktoś, kto nam towarzyszy. Obojętnie w jakim związku jesteś, czy jesteś heteroseksualny, czy homoseksualny, yy, potrzebujesz partnera. Jeżeli masz partnera, partnerkę, yy, yy, bardzo często powtarzam, że z inną jest trochę trudniej. Single celebrują swoją singlowatość, ale też niosą to odium samotności. Jest jeszcze kolejny problem, to że ta partnerka bądź partner może być też niekompletny i nie wyłapie tych rzeczy. Zakładam wariant optymistyczny, że nawet jeżeli jest niekompletny, nawet jeżeli jest pokiereszowany, to może na coś zwrócić uwagę. Niekompletna osoba również umie chodzić, niekompletna osoba również ma instynkt samozachowawczy, również potrafi być. Też Terapeuta też nigdy nie jest w 100% kompletny. Zawsze ma jakieś swoje deficyty, zawsze ma jakieś swoje. No, pracuje nad nimi, wyłapuje je, po to ma tę superwizję, po to rozmawia z kimś, kto mu powie: Robert, no ale w tym aspekcie ja mogę też ci się odwołać do paru sytuacji, kiedy mi superwizor bardzo pomógł, ale to później. Tylko nie zapomnij. Nawigujesz, że jesteś kapitanem, więc. Zastanawiam się, jeśli, jeśli masz się tam drugą osobę, to już my jesteśmy ze związku, i ta osoba może powiedzieć coś, co by wskazywało na to, że ktoś jest niekompletny. To znaczy, że jakie, jakie to są rzeczy? Jakie, z, czym, z czym ty się spotykasz? Zanim się zaczniesz nad tym zastanawiać, co ta druga osoba powiedziała, to warto to przyjąć, że nawet jak nam się wydaje, że ona się myli, to warto iść z kimś to przegadać. To jest trochę jak z diagnozą psychiatry. Idziesz do psychiatry, y, mówisz, że nie możesz spać, y, że masz złe myśli, y, trudno ci się funkcjonuje. Jeżeli dostajesz diagnozę, dostajesz receptę, y, to natychmiast zasuwaj do kolejnego lekarza i zweryfikuj tę diagnozę. Koniecznie. Jeżeli one się różnią od siebie, te diagnozy, to idziesz do trzeciego lekarza. Bo naprawdę, zanim się zacznie brać leki, warto sprawdzić, bo w tej chwili jest epidemia. Jest epidemia bipolar disorder, czyli HAT, choroba afektywna dobiegunowa. Jest epidemia borderline, jest epidemia zespołu Spregera, który w tej chwili już jest demodę, więc mówi się o tak zwanych około autystycznych problemach. Generalnie mamy diagnostykę, która jest zbyt powierzchowna i diagnostycy zbyt szybko wystawiają, lekarzy, wystawiają leki na receptę. I tu jest problem, więc warto to weryfikować. Bo te leki mogą też troszeczkę uśmierzyć te problemy. Jakby to, że w ogóle się jest wrażliwe na takie rzeczy, ktoś ci zwraca uwagę, bo jesteś troszeczkę wyluzowany, więc nieco bardzo, nie, nie przeszkadza ci to aż tak bardzo. Tak, tak. Więc partner oczywiście nie musi być kompletny. Ideałem byłoby, żeby był kompletny, ale warto słuchać informacji partnera, bo to znaczy, że jemu nam nie zależy. No jeżeli widzisz na ulicy kogoś, kto robi głupie rzeczy, i jest dla ciebie obcym człowiekiem, no to oczywiście, będąc misjonarzem, możesz podchodzić do ludzi, rozumiesz, i im głowę zawracać. Ale Le... raczej odrzucam tam pomoc. No więc odrzucono na pewno, a może nawet bęski dostaniesz, co mnie kiedyś spotkało, już skoro znowuż na Pradze jesteśmy. No to więc kiedyś. Wspominając o Pradze. W latach, w latach 90. W latach 90 albo nawet w końcówce 80. Mieszkałem wtedy pod Warszawą z moją pierwszą żoną, bo tak jestem facetem po rozwodzie, więc to też jest bardzo znaczący kawałek, żeby to było istotne, bo nienawidząc tego, co robił mój ojciec, bo mój ojciec, szukając tej kompletności, wiesz, zdradzał moją matkę, szukał ciągle wiesz, w ramionach kolejnych kobiet kolejnego trofeum, w postaci, wiesz, orgazmu, jego nowej flamy. Co jest dla mężczyzny bardzo wiesz, podniecające i nęcące, że jest kobieta, która, rozumiesz, przed nim się oddaje. no To jest zdobycz moja, to jest moja zdobycz, a my, jako wiesz, ci to jest bardzo, myśliwi, bardzo mocno od razu wiesz, ego nam rośnie i w ogóle wiesz, tutaj jesteśmy strasznie Nie umyśleń. wiem, jak kobiety to odbierają, ale dla mężczyzny to jest po prostu jak narkotyk. I tak właśnie było z moim ojcem, był narkomanem seksualnym. Yy, I byłoby wszystko w porządku z jego żywotem, gdyby w tlenie było mojej matki, która bardzo kochała mojego ojca i mój ojciec yy, był niewolnikiem tej obsesji seksualnej. Przez życie mojego ojca się przewinął dziesiątki kobiet. Ja pamiętam część tych kobiet, a najbardziej kuriozalną, wręcz anegdotyczną. Yy, sceną to był pogrzeb mojego ojca. Gdzie na jego pogrzeb przyszło mnóstwo ludzi, bo on był też osobą tam mocno aktywnie działającą w strukturach pozarządowych, był szefem organizacji pozarządowej, bardzo mocno działał w komisjach sejmowych a propos patologii. No ja go tak przećwiczyłem ze swoim szaleństwem narkotykowym, więc on gdzieś tam się w tym kierunku udał, trochę odpłacając, spłacając Dług, dług de facto, jakieś te swoje winy wobec syna. Ja przyjąłem później tę schedę po nim, natomiast y, y, pojawiło się kilkanaście kobiet, które ja pierwszy raz na oczy widziałem. To które... musiało być dziwne doświadczenie. Dziwne co? doświadczenie, kiedy rozumiesz nagle jakieś płaczki, płaczki takie żydowskie tak zwane. No, pogrzeb był wiesz, katolicki, ale było mnóstwo płaczek żydowskich tak zwanych. Które płakały w wieku, wiesz, no pełne spektrum wieku, w przedziale od 30 do wiesz, 60 lat, ojciec zmarł, mając 73 lata. Było mnóstwo tych kobiet na tym pogrzebie. Ja w ogóle byłem szokowany, wiesz, skonfundowany, wiesz, zerkałem na matkę, w ogóle co ona na to? Ona w ogóle tego nie widziała. Um, ja tylko dodam, jako taki, wiesz, tutaj taką papryczkę chili do tego wątku. Że moi rodzice się, ja naprawdę się pogubiłem, ile razy oni brali rozwód, ile razy ślub brali. Finalnie ostatni ich ślub był ślubem pół roku przed śmiercią ojca. I to tak naprawdę na moje walnięcie pięścią w stół. Opieprzyłem ojca i powiedziałem: Słuchaj, mieszkasz z matką już od kilku lat, może byś to do cholery jasnej sformalizował. On już wtedy naprawdę był w ciężkim stanie. On był naprawdę facetem teoretycznie w kwiecie wieku, ale żył całe życie w kłamstwie. Więc przykład mojego ojca pokazuje mi, do czego prowadzi życie w kłamstwie. Mój ojciec niestety żył cały czas w stand -baju. Kłamstwo powoduje to, że cały czas jesteś napięty. Jak w takim razie wyjść z tego? Jak, 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 jeśli, jeśli taka osoba zachowuje się w ten sposób, ma przeróżne dziwne zachowania, takie, ja bym to nazwał ciągotkami, w moim języku, to, jest, to są ciągotki. Jak, jak można pracować nad sobą tak, żeby taka osoba stała się kompletna i w pewnym sensie dała sobie, to, żeby, sobie radzić z tym? Żeby piec, piec chleb, trzeba zebrać składniki i jeszcze znaleźć blad, żeby ten chleb tam wiesz, umiędlić go. I nie wiadomo, co z tego jeszcze. I, i mieć umiejętności. Tak, i mieć umie, dokładnie mieć, mieć umiejętności. Więc ym, zaczyna się zawsze od tego, żeby mieć intencje. I jeżeli mi partner mówi to i tamto, zwraca uwagę, co go boli, to zamiast się bronić, zamiast mówić odczep się, bo ty to, 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 jest oczywiście przepychanka, bo ja muszę wygrać, czyli ja wtedy wchodzę na ring. Zaraz mieszkam z kobietą, mam z nią dziecko, ona mi udziela informacji zwrotnej, a ja się zamiast nad tą informacją zastanowić, to co ja próbuję zrobić jako facet? Wygrać. Wygrać. Brawo. I to jest jeszcze fajna rzecz odnośnie tego, słyszałem kiedyś w podcaście, że problem jeszcze z wygrywaniem związków kłótniach jest, polega na tym, że jeśli za każdym razem wygrywasz i już masz ten bodziec, że dobra, wygrałem, czyli jestem jednak tym mężczyzną, to jednocześnie ta druga osoba jest zawsze przegraną osobą. I to też no, krzywdzi. Chciałbyś mieszkać z kimś, kto jest przegrany. Mhm. Ciężko się żyje z kimś, no bo wyobraź sobie, że mieszkasz z kimś, kto przegrał. Kto no, to, zawsze przegrywa? Kto, to nie jest fajne. Czyli wygrywanie w domu, tak naprawdę. To jest szczególnie dla nas mężczyzn wskazówka, dla nas facetów: nie wygrywaj ze swoją partnerką. Nie bądź mężczyzną, który potrafi ustąpić, który potrafi dać u, znaczy kompromis. kompromis. Mhm. Nawet nie kompromis, nawet wejść w, w rolę osoby, która odpuszcza która przegrywa teoretycznie. Która, która teoretycznie przegrywa, ale to, wiesz, no bo tutaj ta wygrana tak zwana udowodnienie racji mojej swojej partnerce. Absolutnie zasługuje na określenie pyrrusowe zwycięstwo, czyli zwycięstwo, które jest wielkim kosztem, niewspółmiernym do tych atrybutów, które, które się gdzieś tam pozytywnie pojawiają. Ale wracając do tego, co zrobić, żeby, żeby stać się kompletnym, czyli ta świadomość. Czyli bardzo często ja mam w gabinecie, bym nawet powiedział, chyba większość moich pacjentów, mężczyzn. To są ludzie, którzy zostali namówieni do rozmowy z kimś przez swoje partnerki. Przez swoje partnerki, które poprosiły o to, żeby pogadać. I przychodzą pewnie i mówią, o, moja partnerka każe mi przejść, to przede. Tak, i... tak, tak. Znaczy jest tak, że z niektórymi nie udaje się nawiązać relacji, bo oni przychodzą, jak to ci mówiłem na początku, ręce, które leczą, proszę uleczyć. Mnie bez jakiegoś specjalnego wysiłku. Chętnie dopłacę, ale tylko proszę przyłożyć ręce i. A najlepiej to zapisać jeszcze jakiś lek. To jest drama. To jest też weryfikacja, wielu psychiatrów powinno na tym polegać, że dobry psychiatra to jest taki psychiatra, który nigdy na pierwszej, na pierwszej wizycie nie wystawi recepty. Jest jedna, jest jedna furtka, że może lekarz psychiatra wystawić receptę na pierwszej sesji, jeżeli usłyszy o myślach samobójczych. Czyli wtedy, ratuje. De, de facto. Wtedy ratuje, musi dać wtedy, wtedy leki, jeżeli jest rzeczywiście zagrożenie życia. Ale jeżeli tylko mówimy o dużym dyskomforcie, to dobry psychiatra ma obowiązek najpierw wysłać yy, do pacjenta do terapeuty, żeby od tej strony Niestety tutaj już mówimy o etyce zawodowej i wielu psychiatrów niestety zbyt lekką ręką wystawia receptę. To jest jeden powód, mi się wydaje. Drugi powód jest taki, że ci ludzie mają świadomość, że tam ten pacjent najprawdopodobniej nigdy nie wyląduje w gabinecie terapeutycznym, nawet jeśli będzie miał to zapisane. I ci ludzie myślą sobie, ok, przepiszę mu terapię i ta osoba i tak nie pójdzie, bo przepiszę mu leki, bo ta osoba przynajmniej weźmie ten lek to mi się wydaje, że wybierają wtedy leki. Bo terapia jest kosztowna, jeśli chodzi o twój wysiłek, to jest trochę jak trening. No i teraz, jeśli wysyłasz kogoś na trening, to ludzie nie do końca chcą trenować. Zresztą no, sam, sam o tym lekarze, mówisz. Lekarze, wiesz, lekarze mają e, bardzo często duży dystans do psychoterapii. Wręcz uważają to za fanaberię. Uważają to za idiotyzm. Więc w takim momencie... Psychiatrzy? Tak. Bardzo często uważają, bo wiesz, to jest inżynier, to jest techniczne podejście. A... Ale przecież to... są badania na, na psychoterapii. Znaczy badania badaniami. Najlepszym argumentem, który warto uwzględnić, jest to, co powiedział Eric Kandel, noblista z 2000 roku. Lekarz, który powiedział zdanie, że farmakoterapia i psychoterapia uzyskują bardzo podobne efekty w formule ekspresji genów, czyli wpływają na zmianę pracy mózgu. I to jest najbardziej koronny argument. Ale niestety nadal mamy bardzo negatywne podejście wielu lekarzy. O tym nie słyszałem jeszcze. No. Nie miałem zielonego pojęcia, że psychiatra wielu może być... Wielu lekarzy deprecjonuje psychoterapię, z czym się sam zetknąłem. Wiadomo, że nazwisk nie będę podawał. Ale czy będzie dla ciebie zaskoczeniem, że ja do tej pory mam w gabinecie pacjentki, którym lekarz potrafi ginekolog zaproponować teraz, współcześnie, lampkę czerwonego wina, rozumiesz, kobiecie w ciąży? To jest. Prawda? No, mówisz, Prawda. Mówisz, mówisz poważnie? Ja mówię poważnie. Ja to mówię. Ja, znaczy, ja cytuję moją pacjentkę. Ale z, do, do snu, czy z jakiego powodu? Wiesz co, nieważne z jakiego powodu. W ogóle sam fakt, że on wie, że ona jest w ciąży, że on jej mówi, nie tylko jedna lampeczka naprawdę pani nie zaszkodzi dla poprawienia krążenia i tym podobne, że Przecież to, 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 to są brednie, słuchaj. I taki człowiek tak naprawdę on pokazuje, że jest albo idiotą, albo jest alkoholikiem, albo jest człowiekiem. No przede wszystkim jest człowiekiem niebezpiecznym. Ja bym sam w to nie uwierzył, gdyby mi tego nie mówiła kobieta która sama tego doświadczyła. I to nie jest, rozumiesz, historia sprzed 30 lat, tylko to jest historia sprzed dwóch, 3 lat. Więc to naprawdę budzi grozę. Więc no, no niestety widzisz, ja jestem z wykształcenia pedagogiem, psychoterapeutą. Pracuję w zawodzie psychologicznym. Ja nie jestem lekarzem. Natomiast no niestety widzę, mam wielu wspaniałych lekarzy, jest wielu naprawdę wspaniałych lekarzy, a poza tym dla pacjentów lekarz jest Bogiem. I wielu lekarzy o tym wie, że są bogami. A jak się jest bogiem, no to znowuż wracamy do formuły guruizmu, do formuły, wiesz, braku pokory. I ktoś, kto ma sam ze sobą problemy emocjonalne, no to niestety taka osoba może również siać zło wokół siebie, pławia, pławiąc się w swoim ego. Bo lekarze ratują bardzo często życie, więc no niestety środowiska medyczne również niestety nie są. Wszystkie środowiska chyba są. Wszystkie środowiska mają trochę brudu, ale są te środowiska, które mniej wpływają bezpośrednio na zdrowie publiczne mniej wpływają na poziom zdrowia publicznego. Szczególnie dotyczy to e, tych, którzy wykonują zawody, zawody medyczne. I uwaga, nie tylko niestety lekarze, terapeuci, pedagodzy, nauczyciele, e, bo temat szkoły to jest, wiesz, kolejne drzwi, które jakbyśmy otworzyli, to by nam tutaj się naprawdę, wiesz, e, taki muł wylał i trochę nam oddechu odebrał, bo ja na szkołę reaguję alergicznie, powiem ci szczerze. Ja jestem Ty tatatem. na wiele rzeczy reagujesz alergicznie, z tego co zauważyłem. Co, alergicznie reaguję na rzeczy, które, które bardzo krzywdzą przede wszystkim dzieci. Ja na krzywdę dziecka bardzo mocno reaguję. Każda historia, gdzie w grę wchodzi, rozumiesz, krzywda dziecka we mnie wywołuje irytację i chęć yy, zwrócenia uwagi opinii publicznej, przekierowania spierdół z rzeczy nieważnych na rzeczy istotne. Dlatego, że przyszłość na, nasza, nasza również, nas, nasz dorosłych, nas dorosłych, jest uzależniona od tego, w jakiej kondycji te dzieciaki wejdą w dorosłość. Na szkoła polska, i żeby była jasność, nie tylko Polska. Bo takich modeli sympatycznych, takich modeli atrakcyjnych, jest niewiele na świecie. Żeby nie być gołosłownym, to najbardziej imponującym modułem, modelem szkolnictwa jest Finlandia Finlandii mhm. i Singapur. Wróćmy do tego bycia niekompletnym. Załóżmy, że mamy sytuację, że mężczyzna zdradza swoją partnerkę. Załóżmy, że weźmiemy taki przykład. Jak uważasz, że taka osoba może budować swoją kompletność, jeśli no i jakby to, że jest niekompletny, to on już sam ma tego świadomość. O ile się do tego przyznaje, ale on już powinien wiedzieć, że coś jest generalnie nie tak. to nie zgodzę się z Tobą, że ma świadomość, dlatego że bardzo często następuje relatywizacja, następuje mechanizm wyparcia. Mechanizm wyparcia polegający na czym? Na to, co to jest ten mechanizm wyparcia? Okej, okay, no to dam Ci przykład. Przystojny facet, prawie tak przystojny akty. w kwiecie wieku, czyli w, ile Ty masz, Przemek, lat? 30. 30. Idealny moment na dorosłość. Naprawdę, ja to też bardzo, też bardzo często w gabinecie mówię: jak kończysz 30 lat, to już cię wzywa dorosłość. To już po prostu tutaj każdy rok może być rokiem kluczowym, bo do 30 masz prawo być mało latem. Masz prawo pewnych rzeczy nie kumać, nie ogarniać, wiesz, braki w, nie wiem, w doświadczeniu czegokolwiek. Ale to nie znaczy, że starcy są mędrcami, dlatego że mnóstwo jest ludzi dojrzałych, którzy są idiotami. Doświadczenie niekoniecznie musi czynić człowieka mądrzejszym. Ale te 30 lat jest kluczowe. I miałem takiego 30-kilku-latka, bodajże 5- albo 6-latka, który przyjechał do mnie z trójmiasta. Bardzo poważne przedsiębior... Prz przedsiębiorstwo, mhm. handlowiec, jeżdżący, rozumiesz, po Polsce w delegację, żona, dwójka dzieci, ładny dom pod trójmiastem. No i przyszedł do mnie, zwrócił się do mnie z problemem kokainy. Mhm czyli jego miłostka na boku, jakby w kontekście kokainowym. Ponieważ ja znam ten temat od podszewki, poświęciłem również kokainie rozdział w tej swojej pierwszej książce o swoich narkomana, mhm. ponieważ sam miałem doświadczenia z kokainą w latach 90., więc nie na tyle one były zachwycające dla mnie, że ja tego nie pociągnąłem dalej. To był epizod dla mnie ale na tyle istotny, że zobaczyłem ten cały, to, to całe oszustwo. Bo naprawdę o, o kokainie najpiękniej się wypowiedział Stanisław Ignacy Witkiewicz, zwany Witkacem, który powiedział tak. Kokaina, zresztą w książce Narkotyki nie te dusze, wydanej w bodajże w 1932 albo 1934 roku, kilka lat przed wojną, czyli dawne dzieje. I kokaina już była wtedy. I on powiedział, i on opisywał swoje doświadczenia z kokainą. To nie tylko z kokainą, bo z pejotlem, z morfiną, z nikotyną, z alkoholem. Bardzo fajna książka. Ja tę książkę czytałem tak na, tak, 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 tak na marginesie, wtedy ją czytałem, kiedy byłem na tym swoim pierwszym obozie na Bronisława Czecha przy Skoczniach Narciarskich w Zakopanem, gdzie byłem na zgrupowaniu drużyny seniorów drugiej ligi AZT Warszawa. I wtedy właśnie pierwszy raz próbowałem heroinę. Yy, I to jest ta moja historia, właśnie, że ja wtedy pierwsza spróbowałem narkotyków, który spowodował to, że ja zacząłem latać. Znaczy, ja się wzniosłem, rozumiesz, i nagle skrzydła mi urosły. Sły. To był odlot, to był kompletny odlot. Ja miałem wtedy 18 lat. No i się zakończyła kariera, wiesz, zawodnicza. Heroina w wieku 18 lat to musi być hardcore, No, wiesz co? M mówisz o tym, ja, bo ja się chciałem Ciebie zapytać o to, bo ja nigdy nie mam żadnych doświadczeń, dzięki Bogu, z heroiną. Nie znam żadnych ludzi, którzy mają doświadczenia z heroiną, o których bym wiedział. Więc byłem ciekawy, jak wygląda jak wygląda świat poza życiu Ukrainy. ja ci powiem, jak wygląda. I to możesz sam go zobaczyć. Wolałbym to zobaczyć. Nie, zobaczysz go. Bardzo prosto. Nie musisz w niego wejść, ale możesz go zobaczyć, bo żyjemy w XXI wieku, gdzie naprawdę wszystko można zobaczyć. Wpisz sobie na YouTubie e, e, frazę Philadelphia, Kensington, Cavani. Nic więcej. Philadelphia, Kensington, ja, ja wiem, o czym mówisz. Zobaczysz to, wiesz, jak ja te filmiki oglądam, rzadko to robię, po wyginanie na ulicy. W garniturach. Z piękne kobiety w szpilkach, które widać, że wyszły, rozumiesz, dopiero co z biura. Słuchaj, to jest, yy, to jest świt żywych trupów. Ten filmik, ile ludzie jadą samochodem, nagrywają ulicy. Bez muzyki, bez komentarza. Masakra, komentazu. to wygląda jak z filmu zombie po prostu. Ale ja tam byłem. Ja to widziałem na własne oczy, tylko że w Warszawie, rozumiesz? Dlatego ci o tym mówię. Jak ja te filmiki zobaczyłem, to mi szczęka opadła. Bo dlatego, że to jest dokładnie to, co ja przeżywałem w latach 80. w Warszawie. Tak, komuna. My mieliśmy najlepszy towar w Europie, słuchaj. Była najlepsza heroina w Europie. Ja z, z kaprawego domu, awantury, kłótnie, płacz matki, wiesz, nagle wylądowałem w miejscu. Ten sport mnie bardzo, wiesz, zaangażował, bo ja uciekłem, rozumiesz, od domu takiego, wiesz, kaprawego, w sport, gdzie osiągnąłem sukcesy, natomiast niestety nie dostałem czegoś, co było mi niezbędne. Wiesz czego? Rozmowy. Ale nie, czy wtedy nie było czegoś takiego w, w opinii publicznej, że heroina... By teraz, jak, jak ja myślę o heroinie, to to jest najgorszy drak, jaki tylko można wziąć. Absolutnie nigdy tego nie bierz. I pomimo, że ja wychodzę ze środowiska imprezowego, gdzie miałem mnóstwo doświadczeń z narkotykami, to nawet tam ludzie tak mówili, że heroina to, to jest najgorsze gówno. Tego nigdy się nie tyka. Wiesz, od czego, wiesz, czego się mogą najbardziej uczyć kapitaliści od komunistów? Marketingu. Mm -hmm. Mieli genialny e, marketing e, komuniści. Znaczy, komuna miała genialny marketing. Wszystko jest idealne, wszystko jest pięknie, ładne. Czyli wtedy nie było takiego postrzegania karajmy? Skąd? W ogóle nie było na żadnych narkotyków. Przecież wszyscy byli szczęśliwi wtedy, rozumiesz? Wsz to, my żyliśmy w raju przecież wtedy, prawda? No to zobacz teraz propagandę w Rosji. Przecież oni w raju mieszkają. Według ich narracji. Więc dla, wiesz, w latach 80., mimo wiesz, pustych półek, to wszystko było, wiesz, zgniły Zachód, winny Wiesz Zachód, a my tutaj wiesz w tym pięknym naszym miejscu, kiedy nie mamy nic. Mamy totalny mrok i syf. Yy, nie mam żadnego problemu, więc tam nie było żadnej wiedzy na temat narkotyku. Czyli nie, nie, zażywając pierwszy raz heroinę, nie miałeś świadomości. Nie było nawet skąd się tego dowiedzieć. Tylko i wyłącznie bazowałeś z na w opowieści. Co... Co śpiewali, wiesz, muzycy, co widziałeś w historiach różnych, opisanych w książkach, sięgało się, powiesz Williama Boroksa, książkę Janki, Sięgało się po y, opowieści wiesz, nauki Don Juana, Carlosa Castanedy, sięgało się po Witkacego. No, szukało się rozumiesz w tym roku tych jaśniejszych, y, takich wiesz, jasnych światełek. I też potwierdzę na to, że są inni. Że jest inny świat. I, I że są inni, inni ludzie, się. którzy to robią i żyją i wszystko. Więc jest okay. Ta heroina, rozumiesz, ona była obecna. To się wiesz, też taka grupa stworzyła wtedy ludzi, rozumiesz w, tutaj w Warszawie, y, którzy byli w to uwikłani z różnych środowisk. To byli muzycy, naukowcy, strażacy, milicjanci wtedy. Y, Hipisi, pankowcy i wszyscy rozumiesz w jednej drużynie. Wszyscy pragnęli rozumiesz swojej najukochańszej kochanki, jak śpiewał Maleńczuk, egzotyczna dziewczyna o imieniu Heroina. Zresztą ja z Maciekiem na ten temat wielokrotnie rozmawiałem, ponieważ Maciek się przyznaje też jakby publicznie, dlatego mogę o tym powiedzieć, dlatego, że on jak to mówił na stricie w Krakowie. Na stricie w Krakowie miał kontakt z Heroiną, więc on się otarł, rozumiesz, o ten obłęd heroinowy. I nie, nie mieliście takich bodźców, że jak widzisz takich powyginanych ludzi, to jednak może coś jest z tym nie tak? Bo ja jak chodziłem na imprezy i widziałem, bo po jakimś mefedronie, po amfetaminie ludzi też troszeczkę wygina, nie tak bardzo. nie I... obchodzą? To bądź puny. A ty nie byłeś? Jakim ja jaki byłem? Ty byłeś sportowcem. Ja byłem sportowcem, grałem w kosza, rozumiesz? A ja przyszedłem, rozumiesz, kupić swoją działeczkę i spieprzałem stamtąd, rozumiesz? Leciałem na imprezę, do, wiesz, do hybryd, do remontu, na jazz jambory, wiesz? Ja Davisa widziałem wtedy przecież w 83 roku, rozumiesz? Byłem na koncercie Davisa. Ćpuny poszły dalej spać, rozumiesz? A pan Robert, wiesz, w białej koszuli, elegancko ubrany, kupił sobie, rozumiesz, działeczkę. W kiblu, w kinie, wiedza, w Pałacu Kultury pyknąłem, rozumiesz, swoją działeczkę i poszedłem na Just Działeczkę za każdym razem coś trzeba wstrzykiwać? Czy to można jakoś inaczej przyjmować? Wtedy jeszcze tylko wstrzykiwanie wchodziło w rachubę, ponieważ ja jestem starszy pan, który nie załapał się na lata 90., ponieważ bram sugar dopiero się pojawił w latach 90. To jest, jakby, to jest nieszczęście, ponieważ wymyślając brown sugar, czyli heroinę do palenia, Eee, Czyli krak to się te... Nie, krak to jest kokaina. Okay. Eee, to jest brown sugar, to jest heroina. Eee, wszystkim tym, którzy nie mogli przekroczyć tej granicy estetycznej, eee, żeby I była. Igła, żyła. Boże, co to jest? O w ogóle spadajcie, to jest, to jest fe. Mnie nie, to, ja tego nie chcę. Ja, ja mam szczęście, bo ja mydleję przy pobieraniu krwi, więc ja się nigdy bym nie odważył. <grym> wiesz to ja jestem facetem, który, jak, jak ktoś na mnie popatrzył, ja sobie naprawdę bardzo dobrze żyję. I, i, i dbam o siebie, wiesz, trochę ćwiczę. Yy, yy, I gdzieś tam wizualnie nic mi nie brakuje. I dochodzi do ciekawych sytuacji, jak na przykład idę na pobranie krwi, bo ja sobie robię skany, wiesz, raz do roku, raz na dwa lata. Jak pielęgniarka po schemacie wbija mi, wiesz, igłę i ja już widzę, co się będzie działo, dlatego że ona wbija mi igłę, rozumiesz, w moje przeguby pod złym kątem. Ja zawsze mówię troszkę pod większym kątem, ponieważ ja mam wzrosty, ja mam zdrewniałe kanały. Co, ja cztery lata waliłem heroinę. Cztery lata waliłem w kanał. Z czego dwa lata mi się wydawało, że jest w ogóle wiesz, na luzie? Dwa lata było sportowo, więc w ciągu tych dwóch lat właśnie to było tak na, bo, na zasadzie. mogę cię tutaj zatrzymać, bo Trzymała. dla mnie jest jedna rzecz niejasna. Ja, ja rozumiem heroinę tak, że jak wstrzykniesz sobie heroinę, to cię totalnie odcina. Nie. Jak nie. To, czyli jak to potrafiło? Jak, jak, jaka jest gradacja działania? Bo rozumiem, że są ci tylko Ja ci uprzedzę co, co, co do jednej rzeczy, bo ja e, w życiu bym heroiny nie wziął teraz, e, natomiast jestem e, uczciwy. Mhm. Ponieważ ja nie umiem kłamać. Okej. Okay. Jeżeli ci mi się pyta, że heroinę, to uprzedzam cię, że ktoś może to odebrać, jako to, że ja zachęcam do brania heroiny. Myślę, że, nie, myślę, że ale, nikt z moich słuchaczy nie jest Ale się jeżeli mówi. ktoś by się zachęcił po tym, co powiem, yy, do wzięcia heroiny, to znaczy, że jest idiotą, że powinien szybko z kimś o tym porozmawiać, dlatego że heroina jest najsilniejszym nadal narkotykiem na ziemi wokół którego powstało mnóstwo opiatowych wynalazków. Jeśli ktoś czuje się za, zachęcony, to, to w, włączcie, sobie, z... włączcie sobie te filmiki właśnie ze Stanów. Tutaj... Powiem, po, powiem ci wprost. Ja zrobiłem rundkę po narkotykach. Pierwszym narkotykiem, jaki w życiu spróbowałem, to był 81. rok, Centralny Ośrodek sportu w Zakopanem, właśnie czyściutka naprawdę heroina Czystej jakości, podana mi była ona przez mojego kolegę z drużyny, który właśnie wrócił ze Stanów. To była czyściutka heroina, rozumiesz? Ja przeżyłem totalny odlot. Ja już po tym zdarzeniu nie mogłem wrócić do rzeczywistości. Słuchaj. ja Nie mogłeś to... wrócić do rzeczywistości? Co to znaczy? Znaczy, tęskniłem. Zakochałem się po to prostu. To jest aż tak wy wystrzeliwujący Heroina in... uzależnia pierwszy raz. Ale nie to. wszystkich? I to jest dobre pytanie, Przemku. Dziękuję ci za nie, bo nie wszystkich. Nie wszystkich. Hmm. Ona wysyła komunikat ostrzegawczy. Ta heroina, przy tej swojej całej yy, paskudności, tej, te, tego, tego szaleństwa, jest bardzo lojalna. Ona za pierwszym razem wysyła ci komunikat: Chłopczyku, zapraszam cię. Chodź. Będziemy się świetnie bawić. To będzie cudowny czas. Zapewniam cię, ja nie kłamię. Jestem heroina. Heroina brzmi dumnie. Wejdź w moje ramiona, a nie pożałujesz. Ale cię ostrzegam, że jak już się ze mną zadasz, to nigdy o mnie nie zapomnisz. I teraz w jaki sposób ona wysyła ten komunikat, że nigdy o mnie nie zapomnisz, ostrzegam cię. Każdy, kto pierwszy raz wziął heroinę, a przynajmniej większość, niestety nie ja, zaraz to wyjaśnię, ma torsję. Nie wiem, to jest, co to są torsię. torsje. to są wymioty, to są, to, jest, to są żygowiny. To jest po prostu tak sensacja, to jest taka sensacja żołądkowa, że ten opiat powoduje tak, tak silne przeformułowanie działania twojego metabolizmu, że nie radzi sobie organizm z tym wysiłkiem. I to się I dzieje od razu czy po? To się dzieje od razu. No dosłownie tam wiesz, po kilku minutach dostajesz mhm. wymiotów. Znaczy, strasznie źle się czujesz. I większość ludzi nie wchodzi w to dalej. Normalnych ludzi. Ale jak ktoś jest upierdliwy, jak ktoś jest um, zawzięty. Się. I uwaga, konsekwentny, nie potrafi powiedzieć, stop, bierze drugi raz, już jest po nim. Dlaczego ja nie żygałem za pierwszym razem? Bo mój kolega, który podawał mi za pierwszym razem, był doświadczonym heroinistą, doświadczonym ćpunem. On mi dał jedną czwartą działki. Ups, i trafił w mój rejestr. Perfekcyjnie to przygotował, perfekcyjnie to zrobił. Wyobraź sobie w ogóle centralne od eksportu, zakopane. I my w pokoju, sportowcy, ja wtedy już z dresem napisem Polska, bo ja grałem w prezentacji Polski już wtedy równolegle, byłem zanurzony wiesz, w muzykę undergroundową, słuchałem King Crimson, słuchałem Pink Floyd, wiesz, słuchałem takiej muzyki trochę bardziej wiesz, odstającej od tamtej rzeczywistości. Chodziłem na koncerty, wiesz, Tangerine Dream. W takim, w, trochę kontestowałem, rozumiesz, ten świat rzeczywisty. Byłem takim trochę zbuntowanym dzieciakiem. I ta heroina niesamowicie mi konweniowała z tym moim buntem. I ona mi wpasowała się. I ja chciałem zaryzykować. A poza tym, mnie tak bolało życie wtedy, tak byłem wkurwiony, rozumiesz, na cały świat, na te łzy mojej matki, na te bezceństwa mojego nienawidzącego, nienawidząc tego mojego ojca wtedy, tego, wiesz, nieczystości, że chciałem przeżyć chwilę ukojenia. No i, no i niestety się przytrafiło. I to ukojenie w postaci tej iniekcji heroinowej spowodowało to, że tak naprawdę całe moje życie się wywróciło do góry nogami, i nie miałem tej reakcji obronnej organizmu przed tym narkotykiem. No i konsekwentnie zostałem w tym. Przerywałem karierę wiesz, zawodniczą, bardzo, wiesz, wtedy, bardzo wtedy się pięknie rozwijającą. Czyli to był aż taki strzał, że po prostu się wyłączyłeś totalnie z życia? Totalnie. Znaczy nie. To był strzał zapisany w moim mózgu y, jako orgazm. Nawet przewyższający orgazm, dlatego heroiniści są hermafrodytami, heroiniści nie mają potrzeb seksualnych, heroiniści są. To jest silniejsze od seksu. Po prostu się nie. znaczy jaki seks? No, co to jest w ogóle. Her przy orgazmie, jeżeli mówimy o tym stanie fizjologicznym, tym wykwicie wszystkich naszych zmysłów, kiedy, kiedy przeżywamy ten strzał, no ile orgazm trwa u mężczyzny? Ile trwa? Kryciutko. <słuch> <słuch> śmiech, nie? To są jaja, no to jest ile tam, no słownie, wiesz, kilkanaście sekund, no, możemy oddechem to przedłużyć do paru minut. Znaczy, to są fajne techniki oddechowe, które to przedłużają. Ja się tego też nauczyłem od buddystów. Nigdy buddystów nie, buddystom nie byłem, ale też patrzyłem porządliwie na, na wschód. I naprawdę są techniki, które mogą orgazm mężczyzny przedłużyć oddechem. Ale tutaj nie będziemy wiesz, poradnictwa uprawiać, jak czpać jak te endorfiny. Ale przy orgazmie tym męskim, krótko bardzo trwającym, główną rolę odgrywają właśnie endorfiny. Endorfiny to są nasze neurohormony produkowane przez mózg. Tak zwane hormony szczęścia. Yy, które zalewają nas w momencie orgazmu. I teraz wyobraź sobie ten orgazm, to zalanie mózgu przy orgazmie, yy, trwające tam no, kilkadziesiąt sekund. W zależności od człowieka, tak to nazwijmy i będzie fair. W zależności, ale to widełki są, rozumiesz, od kilku minut do kilkudziesięciu sekund, do kilkunastu sekund, więc naprawdę małe są te widełki, one są naprawdę tak... To, wiesz co, i w tym momencie... Tak się i, składa, że wiem. <laughs> I w tym momencie, Przemku, słuchaj, przy, można przywołać takie stwierdzenie, które się czasami gdzieś tam pojawia i jak człowiek, wiesz, ma 16 lat, to, 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 to tak naprawdę wszystko mu się z seksem kojarzy. Natomiast jak już jest dojrzałem mężczyzną, to gdzieś tam się pojawiają takie frazy, przypomina sobie, które mówią, że seks jest przereklamowany. No bo trochę jest. My do tego wiesz, przywiązujemy zbyt dużą wagę. Bez bliskości, bez czułości, bez, bez więzi, wiesz, z partnerem, to naprawdę jest czynność taka trochę fizjologiczna i strasznie krótkotrwała. Ale dlaczego o tym tak, wiesz teraz peroruję? Dlatego, że mhm. mamy widełki. Kilka sekund do kilku minut. A wiesz, co się dzieje po strzale heroiny? Dobrze przygotowanym, dobrze podanym? Pewnie kilka godzin. Ten sam orgazm, ten sam orgazm powoduje to, że on trwa parę godzin. halucynacje nie, nie ma żadnych halucynacji. To na czym to polega? Znika nie? całe zło. Cytuję Cego. A można się normalnie... Można, można. Można zażyć heroinę i pójść na imprezę? Można. Czyli to nie, 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 nie. musisz leżeć. Znaczy wiesz to, jeżeli jesteś punem, tak zwanym hardkorowym, no to oczywiście można też tak zrobić, żeby się właśnie zachowywać jak te postacie tam na Kensington Avenue. Bo oni się łamią. I to jest związane z tym, że heroina likwiduje całkowicie... Przesadzają z... po prostu. Znaczy przesadzają trochę dziwnie Przesadza. znaczy, wiesz co, w tym temacie. Znaczy, wiesz co, ja, znaczy, ja się tak trochę zawahałem, bo w, przy heroinie każda iniekcja, właśnie, każda właśnie aplikacja dlatego jest przesadą. Znaczy nie istnieje umiar, wiesz, bo znaczy, ka każdy kontakt z heroiną zmiata cię z planszy. Yy... Ale generalnie po heroinie to nie jest LSD, to nie jest to, że wiesz, siedzisz, rozumiesz i lewitujesz i, i, i świrujesz. Generalnie heroina dobrze podana, dobra jakościowa powoduje to, że naprawdę masz spida, masz aktywność. Nie łamie ciebie to. To jest kwestia, wiesz, jakby błędu w sztuce, po prostu powiem wprost. Wiesz, ja y, po tych swoich stanach, wiesz, heroinowych, ja byłem bardzo aktywny. Ja nawet mogłem jakiś czas jeszcze uprawiać koszykówkę. I byłem zawodnikiem, który wtedy jeszcze grał, no ale to było bardzo trudne i bardzo, wiesz, no, w szatni, po prostu wstrzykiwałem sobie, wiesz, heroinę przed przed wyjściem na mecz i zdobywałem, słuchaj, 80 punktów na 120 zdobytych przez drużynę. Ale no nie, po, nie polecam tego stanu, ponieważ to było, wiesz, to, było, to nie była kwestia czy, tylko kwestia kiedy. Kiedy w końcu ja przestanę normalnie funkcjonować. Słuchaj, ja wtedy jeszcze szkołę skończyłem, maturę zrobiłem. No, heroina nie miałaby takiej opinii, jaką ma, gdyby, bo ta to, to, to opinia jest w... W środowiskach, w których ludzie zaży, za, za, zażywają różnego rodzaju narkotyki. To nawet oni mówią, że heroina to jest hardcore, i żeby nigdy tego nie próbować, więc to, to musi być no, naprawdę. Ty ja naprawdę... czy kiedyś horrory oglądałeś. Ja byłem kiedyś wielkim miłośnikiem w latach 90., kiedy już byłem człowiekiem po tej stronie barykady, czyli już wolnym od narkotyków, wolnym od chemii. Od mniej więcej 93-94 roku wtedy rozumiesz, ja już wiedziałem, czego ja nie chcę. Miałem wtedy te 30, tam nie wiem, dwa lata, i naprawdę już wiedziałem, czego nie chcę. Yy, ale kompletnie nie wiedziałem, czego ja chcę. Ja byłem na takim, wiesz, takich rozstajach. I tu się buduje, to zaczynamy budować tą kompletność. Brawo, fajnie, że do tego nawiązałeś. Bo wtedy ja y, zacząłem również eksperymentować z bodźcami silnymi doznaniami artystycznymi. Ja wtedy wlazłem bardzo mocno w muzykę w kontekście słuchania muzyki, wiesz, filharmonia, y, latanie, wiesz, do teatru wielkiego. Nie cierpiałem opery, ale chodziłem tam dla doznań, wiesz, artystycznych. Ja bawiłem się tak, że na przykład siedziałem, wiesz, na tym. niespecjalnie mnie y, y, interesowała akcja, wiesz, na scenach y, y, opery. Bardziej mnie interesowała muzyka i patrzyłem na. Zamykałem oczy i sobie wyobrażałem dźwięki i próbowałem dopasować do instrumentu, których widziałem, rozumiesz, tam przed tą sceną. Więc to taka moja zabawa była wtedy, rozumiesz, właśnie. I również trochę pojeździłem po Europie, wiesz, Zobaczyłem trochę koncertów filharmonicznych, filharmonijnych w Europie. Czyli zastąpiłeś sobie to tak w Dokładnie. Sposób. Znaczy pasją muzyczną, którą zawsze w sobie miałem, wiesz? Ale również sięgałem po takie trochę mniej. Wzniosłe, mniej wzniosłe, ambitne rzeczy, jak na przykład zacząłem bardzo mocno zgłębiać horrory. To też daje mocny bodziec. Oj, tak. Szczególnie jak masz wyobraźnię, szczególnie jak masz trochę duszy artysty. A ja zawsze tam byłem gdzieś tam więcej czującym, więcej myślącym, bardziej przez to cierpiącym. Więc skoro w tym momencie jesteśmy, to od razu przywołam taką dygresję malutką. Mm -hmm. Byłem kiedyś w Warszawie Jazz Club, akwarium. Na ulicy Mieli Platter. Teraz tam stoją jedne z tych wielkich y, wieżowców, y, które pozycjonują ten rejon miasta jako ten nasz dubaj warszawski. I tam w tym miejscu był ten klub jazzowy. Ja tam byłem stałym bywalcem w tym klubie. Ja tam przez wiele lat się bujałem, od małolata. lata y, i tam poznałem ciekawą postać. Y, my tam żeśmy siedzieli w kilka albo w kilkanaście osób, palili sobie Joita, wiesz, pili jedno piwo wiesz, na pięciu, bo nie, nie mieliśmy kasy. I ta, ten człowiek nam często postawił browara. On był ciekawy, bo on się mało odzywał, ale jak coś powiedział, to wszyscy milkli. Myśmy jeszcze nie znali za dobrze tej postaci. Ja się dopiero później dowiedziałem, że to jest bardzo znany człowiek w świecie artystycznym, bo to jest fraszkopisarz, to jest poeta, scenarzysta, kabareciarz, jeden ze współtwórców wielu kabaretów, jak i ona Szkofta. Jona Szkofta, bardzo chwalebna postać, no był alkoholikiem, takim naprawdę totalnym. On siedział, pisał sobie, rzadko co się odezwał, robił sobie jakieś notatki, czasami na serwetkach. I jak już był tak wypity, że się przewracał z tym krzesełkiem, no to przychodziła ochrona. Jako ciekawostkę dodam, że ochroną była wtedy Paweł i Piotr Skrzeczowie, mistrzowie olimpijscy w boksie, którzy wtedy w akwarium pracowali jako bramkarze. Brali go, rozumiesz, za habety, wsadzali do taksówki. Do polskiego świata 125P, bo wtedy najwięcej było na taksówce Polonezów i tych światów, i go po prostu wie, wieziono do domu, się pijan, sienkiego. To był problem ogólnie znany w Warszawie, w, ty, w, ty, w tych kręgach artystycznych, tej bochemce, że, no, że klofta niestety się zapija na śmierć. I tak się de facto stało. Natomiast, dlaczego o nim wspominam? Ponieważ on kiedyś wyniesiony zostawił karteczkę, serwetkę. Leżała koło mnie. Ja tą serwetkę wziąłem. Mhm. I przeczytałem, co tam jest napisane. Yy... I to zostało ze mną do końca życia. <noise> Raz półgłówka uwierał podgłówek. Całą noc doskwierał mu bólu. Lecz na zdrowiu ucierpiał w połowie. Bowiem główki miał tylko pół. Morał. Doznajemy bowiem przekrości proporcjonalnie do świadomości. Czyli jeśli nie jesteś wystarczająco świadomy, to nie zorientujesz się nawet, że, że jest jakiś problem. Że coś ci boli. I dlatego tu się przydaje partner, żeby być kompletnym. Bo sam się możesz nie zorientować. Natomiast często mam w gabinecie pacjentów, którzy przychodzą. Panie Robercie, bardzo proszę pomóc mi On to zapisał na tej serwetce? Co? On to zapisał tak, na tej serwetce? tak. tak, tak. Ja tę serwetkę niestety zgubiłem, ale tekst mi został jakby na wieki. I, i ten tekst towarzyszy mi. Ja mam często w gabinecie ludzi, którzy proszą mnie, Panie Robercie, proszę pomóc mi skalibrować moją nadwrażliwość. Proszę mnie pozbyć, żebym się pozbył tej nadwrażliwości. No to ja wtedy mówię, ty się dobrze zastanów, czy chcesz pozbyć, czy chcesz zrobić sobie Lobotomię. Bo Lobotomia. Można też ją wykorzystać, bo to może być Twój Dobra, atut. Dokładnie to chciałem powiedzieć a jak ktoś chce ją zaktywować, to od razu mi się kojarzy McMurphy w, w locie nad kukucznym gniazdem. Pamiętasz tą scenę końcową, kiedy widzimy McMurphy'ego po zabiegu lobotomii, z dwiema bliznami tutaj, rozumiesz, na skroniach. Ja teraz nawet, jak o tym mówię, dostałem ciarek, wiesz? Resztę mi przeszedł, bo to jest jeden z, z, niesamow z najbardziej niesamowitych filmów. Ja, ja miałem w ogóle w szkole średniej ksywe wodzu. Bo znaczy z racji wzrostu i grania. No, postać tego Indianina, który wywalił, to później oni, oni uciekli tam stamtąd. Ale generalnie on tam został, zrobili mu tą lobotomię. To jest Bro... niesamowite, że kiedy się dopuszczali czegoś takiego, co? Po prostu stwierdzali, Ale to, się, okay, to no... się do tej pory dzieje. Do tej pory jest lobotomia? Do tej pory są w przypadki takie, że naprawdę to się robi. Mało tego, do tej pory się leczy też prądem, depresję. I to nie jest, wiesz, coś niehuman... 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 niehumanitarnego. Psychiatra ma różne jakby zakamarki, yy, gdzie, yy, gdzie leczenie prądem też ob, o, takie oburzające no ma miejsce, ale jakby, albo wróćmy na chwileczkę do tego McMurphy'ego, bo ta wrażliwość słuchaj możemy z niej uczynić swoją siłę. Jeżeli tylko, i tylko i wyłącznie jeżeli damy sobie prawo na to, żeby być wrażliwcami i przestaniemy mieć z tego powodu wyrzuty sumienia. To raz, a dwa, wydaje mi się, że jeśli ktoś przychodzi i mówi, czy może Pan mu wyłączyć tę nadwrażliwość, to najprawdopodobniej jest w złym środowisku i ta nadwrażliwość mu przeszkadza w tym środowisku, bo to środowisko jest po prostu toksyczne. Jeśli... Też tak może być, a wiesz co się czasami jeszcze okazuje? Bo mam często gabinetu, w, w gabinecie ludzi, którzy cierpią, naprawdę są bardzo cierpiącymi osobami i przychodzą z problemem relacji, z problemem w pracy, ze, z szefem jakimś podłym, y, czy jakimiś swoimi wielkimi problemami w interpretacji pewnych życiowych sytuacji. I bardzo często na moje pytanie y, jarasz? Wielko Palisz? Pytasz mnie? Nie, 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 pytam pacjenta. Zabierzesz telefon od kabla? Pytam się, mhm. pytam się. Mhm. E, pacjenta czy pali zielsko. No ale jakie to ma znaczenie, panie Robercie? No ma kluczowe, bo to ci zakłóca percepcję. To może spowodować to, że inaczej patrzysz na rzeczywistość. Yy, no ale to marihuana, no wiadomo, ale pytanie o alkohol irytuje ludzi. Irytuje pytanie o alkohol, bo my żyjemy w takiej rzeczywistości, że ludzie myślą, że istnieje jakaś magiczna granica, po przekroczeniu której jesteś alkoholikiem, czyli jesteś chory. I nie możesz pić, ale przed jej przekroczeniem, e, czym jest woda, czym jest e, alkohol? Wodą mineralną, źródlaną. A po przekroczeniu granicy staje się trucizną. I to jest dramat. Dlatego, że jak próbuję ludziom uświadomić, że nie trzeba się uzależnić, żeby się kastrować emocjonalnie, żeby czynić krzywdę swoim zmysłom, e, i że to się może również dziać w tak zwanym piciu kontrolowanym, co tydzień, co dwa, to ludzie się za głowę łapią. Do mnie pamiętam najbardziej trafiła, w, to już opowiadałem w tym podcaście, historia mojego znajomego, który był u terapeutki, i terapeutka mu powiedziała na picie alkoholu, po co chodzisz w miejsca, w których, żeby czuć się normalnie, musisz pić alkohol. I to było dla mnie genialne. Ja pamiętam, że to był taki gwóźdź do trumny, gdzie ja już przestałem pić alkohol, bo stwierdziłem, że rzeczywiście, przecież teraz sobie myślałem, ale co, o ludzi, co, co z ludźmi, którzy sobie tam wypiją piwko i jest fajnie, siedzą sobie z ludźmi. Tylko pytanie, po co oni muszą wypić to piwko? Dlaczego mają tą tendencję do wypicia piwka, żeby właśnie było fajnie, żeby mogli no ja powiedzieć, ja powiem, że jest jaka fajnie. To jest odpowiedź na to pytanie, dlaczego chodzą ludzie w takie miejsca. Mhm. Oksytocyna. Ale dlaczego nie mogą znaleźć sobie innego miejsca, gdzie nie będą musieli tego robić, bo no. mają znieczulone zmysły. Problem polega na tym, że tutaj jest głos po twojej stronie, to ty mi powiedz i ty powiedz ludziom, że takich miejsc jest coraz więcej. Wiesz? Bo ja jestem boomerem. Ja też jestem już bumerem, jak coś? Ja już nie jestem traktowany poważnie, wiesz, że zresztą... Są takie miejsca, jest mało takich osób, jest, ludzie patrzą na nas dziwnie, ale jest coraz więcej osób, coraz więcej nawet jakichś takich bardziej znanych przedsiębiorców Mówię o tym, że... To trzeba nagłaśniać, to musi pójść przesłanie. Ja o, ja o tym często mówię tutaj, to nie jest nowość. Mówimy do mikrofonów, które są bardzo znanej firmy Shure. Yy, więc trochę sobie dworuję z tego powodu, dlatego że tak naprawdę jestem podpisany i ja jestem postrzegany przez niektórych jako szur, dlatego że wiesz, facet ze swoją przeszłością. Znaczy do mnie też próbują niektórzy przykleić mi taką etykietkę fundamentalisty, ortodoksa, yy, yy, takiego nazisty, wiesz, ideologicznego dotyczącego, tylko że ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz. Ja... Naprawdę się wyzbyłem w swoim życiu przez swoje doświadczenia imperatywu yy, kaznodziei. Ja nie mam yy, pragnienia, żeby zbawić świat. Mnie interesuje tylko to, żeby przestać kłamać. Ja nie jestem wojującym ortodoksem, który będzie krzyczał apagę Satana sprecz z alkoholem, palmy sklepy monopolowe. Co jest w ogóle, znaczy, to w ogóle jeśli chodzi o sklepy monopolowe, to my naprawdę żyjemy w kuriozum, dlatego że to jest kuriozum. Słuchaj, Szwedzi, których znam wielu, mam kumpla, który w Szwecji mieszka, często przyjeżdża z, z, ze Szwedami, bo to jest bardzo poważny przedsiębiorca. To akurat ten model szwedzkiego dystrybuowania alkoholu mi jest bardzo bliski, no bo w Szwecji, jak chcesz kupić na przykład na imprezę, przychodzą goście i załóżmy, decydujesz się, żeby podać im alkohol, prawda? To planujesz sobie tę imprezę z kilkudniowym wyprzedzeniem i na przykład masz gości w piątek, no to wiesz tydzień wcześniej, że chcesz nabyć, Tę substancję, więc idziesz do systemu Swenska Bolaget. I ten system działa w taki sposób, że w swojej okolicy jest sklep dedykowany produktom etanolowym. Tylko tam kupujesz alkohol. I on jest otwarty wtorki, czwartki, od 14 do 16. Idziesz, kupujesz, sobie robisz zapas. Natomiast to, co się w Polsce dzieje, jak Szwedzi przyjeżdżają do Polski to oni się za głowę łapią. Oni sobie robią selfie na stacjach benzynowych. Słuchaj, to pokazuje stan jakiegoś totalnego zidiocenia, z alkoholizowania. I oczywiście wiesz, z czym my się tutaj w tym miejscu bronimy? Jakim argumentem? Wolności. Słuchaj, my mamy jakąś obsesję na punkcie tak zwanej wolności. Znaczy ludziom się wydaje, że wolność jest wartością samą w sobie, a niestety nią nie jest. Plus to jest takie postrzeganie, że w jednej, w jednej kwestii będziemy mówili, że to wolność, w innej kwestii będziemy mówili, że to są jakieś ograniczenia. Jakby to jest tylko kwestia tego, jak postrzegamy alkohol. I to, jak postrzegamy dzisiaj alkohol, jest inne niż to, jak będziemy postrzegali alkohol za 10 czy za 20 lat. I wtedy ludzie będą wiedzieli co innego na ten temat. Ja myślę, że się szybciej zmieni, dlatego że mamy kazus ewidentny papierosów. 20 lat temu, mniej więcej, jak to się zaczęło dziać, ty byłeś wtedy dzieciak, a ja pamiętam dokładnie tamte czasy, jaki był larum podniesiony, że w ogóle padną knajpy, że w ogóle świat się zawali, że wiesz, to, sram, to, wam, to. Słuchaj, znasz termin w kontekście nikotyny siedmiu krasnoludków? Mm -mm. Nie. A widziałeś może film Informator z Russellem Crow i Al Pacino? Jest Becztu, szansa, ale dawno. Lektura obowiązkowa, 98 rok ten, ten film jest, to jest, on jest z 98 roku. Mm -hmm. I ten film koniecznie, naprawdę trzeba zobaczyć. Z wielu powodów. Dobre kino, świetni aktorzy, no i oczywiście fabuła. Fabuła jest genialna, ponieważ pokazuje, jakimi mechanizmami się kierują firmy tytoniowe, kierowały się firmy tytoniowe w tamtych czasach. I mamy, uwaga, zdjęcie z 1994 roku z Kongresu Amerykańskiego, gdzie siedmiu naj, dyrektorów największych firm tytoniowych na świecie, Amerykanów, Stoi na baczność przed kongresem amerykańskim, przed godłem amerykańskim. I kłamią, że ty. A no. Z prawą rękę ma. Ja mam to zdjęcie, wiesz, pokazuję często pacjentom, bo to zdjęcie naprawdę jest pokazujące, w jakim my teraz kontekście jesteśmy. Masz je, możesz mi je podesłać? Oczywiście, że je podeślę. Mhm. Ja wstawię wideo. I yy, yy, polega to na tym, że oni kłamią w żywe oczy, że nikotyna jest nieuzależniająca i nie jest rakotwórcza. Słuchaj, kłamstwo w żywe oczy. Oni doskonale wiedzą, że jest inaczej. I dlaczego to zdjęcie ma takie znaczenie? Dlatego, że o tym jest ten film, pokazujący, do czego się posunęły te firmy, te firmy tytoniowe. I to było, rozumiesz, no już wiele, wiele lat temu, ponad 20, no to już będzie teraz 25 lat temu. Wiesz, dlaczego mamy teraz taką deprecjację nikotyny? Dlatego, że wiesz, co jest w tym wszystkim najgorsze? Nie nauka. Nie nauka, nie fakty. Procesy sądowe. Procesy sądowe. One zdecydowały, że nikotyna została wyrugowana z miejsc publicznych. Myślisz, że będzie tak samo z alkoholem? Pod warunkiem, że ludzie podniosą głowę do góry i znajdą się kancelarie prawnicze, które zaczną promować pozwy, do których namawiam gorąco wszystkich moich followersów w moich social mediach. Myślę, że tak się zacznie. Bo jakby to te... Pozywać firmy reklamujące alkohol, pozywać firmy. Poszukajcie, kochani, w swoich rodzinach, poszukajcie w swoich bliskich, wśród swoich przyjaciół. Każdy z Was w tym prawie 40-milionowym państwie, w każdej rodzinie jest... Pogrzeb z powodu alkoholu. Alkohol jest ciężką trucizną, na no to jest mnóstwo badań. U mnie też były pogrzeby z tego powodu. Ja też. Też miałem w rodzinie dwa lata temu pogrzeb, jeszcze w pandemii męża mojej siostry ciotecznej. Chłop się zachlał na śmierć. Więc każdy znajdzie, tylko że. Chodzi o to, żeby w końcu stawić czoła, żeby pokazać, że substancja, która, z powodu której, nie wiem, czy ty wiesz, ile ludzi na świecie, bo to są dane sztywne, to są dane, które upublikowało WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, za 2020 rok. Na świecie z powodu wojen yy, ginie to są też dane widełkowe, dlatego, że ciężko jest to wyliczyć, ale mówi się, szacuje się, że to jest między 200 a pół miliona ludzi na całym świecie, łącznie z tą wojną, tą nieszczęsą na Ukrainie. Nie przekracza ta wartość przy takich najgorszych szacunkach pół miliona. E... Inny przykład. E... Azbest. Mhm. Eternit. Kojarzysz? Materiał na, dach, na, dach, na dachach. Wiesz, kład, że jest do, 32, do, do 2032 program unijny, który finansuje zdejmowanie, pozbywanie się, utylizacja Eternitu. Ponieważ jest zakaz w ogóle w tej chwili dystrybucji i zakaz mało tego posiadania tego Eternitu, rozumiesz, na swoich budynkach, grozą ci kary. Ale to jeszcze dawna wiadomo, że to było też szkodliwe. Nie pamiętam, A wiesz, czy... ile ludzi na świecie umierało z powodu rocznie, z powodu, tych, z powodu kontaktu z Azbestem 100 tysięcy. Co tysięcy. A z I z... od alkoholu, ile. 3 miliony rocznie umiera z powodu kontaktu z alkoholem. Dobrze przemku słyszysz. Kontaktu z alkoholem, nie z powodu uzależnienia od alkoholu. Ja w ogóle podam z racji tak zwanej obserwacji uczestniczącej, ponieważ ja ten wątek analizuję od początku, jak wiesz, wyszedłem na wolność ze ośrodka, bo ja byłem prawie rok, spędziłem w ośrodku I po wyjściu z tego ośrodka, gdy miałem 24 lata, rozumiesz, no zacząłem, wiesz, jakby skończyłem jedne studia, drugie studia skończyłem. A ponieważ byłem wtedy no człowiekiem z doświadczeniem narkomańskim, więc mnie Minęła socjalizacja alkoholowa, uspołecznianie alkoholowe. Moi koledzy z wiesz, lat szkolnych hmm, poszli dużo bardziej do przodu hmm, i oni byli znawcami wiesz, win, wódek, a ja patrzyłem na nich jak na kosmitów. Ja nie wiedziałem, on, o czym oni gadają. Dla mnie alkohol był czymś zupełnie obcym. I jak zacząłem a, wiesz, oni czasie, na, a oni na ciebie w tym samym czasie? No, oni patrzyli trochę jak na wariata, tylko że ja oczywiście, jako ten spragniony oksytocyny, czyli tego hormonu prospołecznego, bo on jest głównie odpowiedzialny za tą bliskość. Wiesz, jak się z kimś spotykasz, bierzesz się za ręce, tańczysz, przytulasz, to bez seksu jesteś, słuchaj, zalany oksytocyną, przyjemnym stanem takiej, takiego uspokojenia wewnętrznego. Dlatego pragniemy tak, tak, tak bardzo bliskości. I ja pragnąłem tych ludzi. Strasznie pragnąłem, bo byłem strasznie samotny. Wiesz, w domu, domu wariactwo nadal, niestety, wiesz, to się nazywają Amerykanie, to pułapką drzwi obrotowych. Wiesz, ja po leczeniu w ośrodku dziewięciomiesięcznym. Ja wylądowałem tak naprawdę w miejscu, w którego wszedłem de facto. Tam się nic nie zmieniło. Dalej był kibel, dalej była, były awantury. Więc ja szukałem, wiesz, przyjaciół, miejsca bezpiecznego. Ja bym nerkę dał, wiesz, wtedy oddał, żeby się dobrze poczuć. No i ci ludzie, którzy pili, no, dawali mi tę, tę obecność jakąś tam. I co się działo? I działo się to, że ja zacząłem pić. Ale powiem ci szczerze, że ja piłem tylko socjalnie, ja piłem tylko i wyłącznie... Jakby to powiedzieć, prospołecznie. U mnie było dokładnie tak samo. E, natomiast ja nie byłem zachwycony. Mnie alkohol nie uwiódł. Znaczy, to nie była kochanka, która dawała mi co, cokolwiek fajnego. I teraz chyba sobie rozmysłowiłem, że ja chyba w końcu nie podałem tego cytatu, który Witkacy powiedział a propos kokainy. Dlatego, że Witkacy a propos kokainy powiedział takie zdanie, że kokaina to jest prostytutka, to jest ladacznica, która bardzo wiele obiecuje w ramach marketingu, a tak naprawdę nic nie daje. I klient wychodzi rozczarowany. Tak samo jest właśnie z kokainą i tak samo jest z alkoholem, dlatego że dla mnie, dla gościa, który wiesz, latał z powodu yy, opiatów, dotknął nieba tego heroinowego, no to dla mnie kontakt z tak przaśnym, takim prymitywnym, siermiężnym narkotykiem, jakim jest alkohol, był bardzo rozczarowujący. Żadna zabawa żadna zabawa. Znaczy wiesz, zatrucie organizmu. I wiesz, ja ileś tam lat piłem. Ja piłem bardzo rzadko. Naprawdę piłem bardzo rzadko. Wtedy się bardziej u, jakoś tak rozsmakowałem. Niestety w marihuanie, bo mi się wydawało, że marihuana jest jednak to, czymś bardziej sympatycznym, co, co jest oczywiście kompletną bzdurą. Tego mi się wydaje, że często się nie mówi o alkoholu, że jeśli ktoś pije alkohol, to następny dzień do trzech dni masz wyjęty z tego, że czujesz się dobrze. Po prostu czujesz się zwyczajnie źle i im jesteś starszy, tym jest gorzej. I jakby jeśli jesteś osobą, która tak jak wcześniej mówiłeś, fajnie, żeby być osobą oddaną, która się stara. Jak może być oddany, jeśli jesteś wyautowany troszeczkę z funkcjonowania, znaczy, bo, bo się upiłeś po jesteś wyautowany, mało tego. Śpieszysz się gdzieś? Coś... Nie, 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 wszystko jest w porządku. Um... Jak, jak masz się czuć normalnie, więc wydaje mi się, że w, o tym się nie mówi, o tym się powinno mówić. Plus ja przynajmniej w moim, z mojego doświadczenia było tak, że jak byłem młodszy, to to było cool, że piłem alkohol, że jakby byłem trochę bardziej męski. No jak ale jak... zdziwiałeś, no po prostu zdziałeś, zostałeś bumerem, brodę sobie zapuściłeś. Yy, wiesz, jesteś falsem. No i, no i stary, no i po prostu, co, co tu będziesz podskakiwał? W ogóle We, weź spadaj, bo się już przestałeś umieć bawić. Ja to w ogóle już jestem z grenem do, do kwadratów, więc wiesz, my tak naprawdę obaj szurami jesteśmy. Natomiast słuchaj. Każdy nam to może zarzucić, natomiast ciężko jest polemizować z faktami. Panie Robercie, ale Pan ma radykalne poglądy. Jakie poglądy? Ja mogę mieć poglądy na pozycję w łóżku. Ja mogę mieć poglądy, rozumiesz, na różne problemy społeczne. Natomiast ja operuję faktami. Ja jestem niestety posłańcem złych wiadomości. Ja jestem facetem, który obserwuje od wielu, wielu lat badania naukowe i na nich bazuje. Ja żyję. Bo te moje kontakty z tą heroiną, one, no, bądźmy też jakby precyzyjni, bo przecież to, to, ten mój romans, wiesz, czteroletni, a dwuletni to już w takim naprawdę zwarciu no, zakończył się tym pobytem w psychiatryku. Ja musiałem miesiąc spędzić w psychiatryku i później dziewięć miesięcy w ośrodku dla narkomanów. A później, wiesz, po wielu, wielu latach okazało się, że konsekwencje, wiesz, wkuwania się w moje, wiesz, żyły bardzo często niesterylnym sprzętem no, zaowocowały tym, że to, że ja dzisiaj z tobą rozmawiam, to, że ja żyję i mam dobre badania, to jest cud. Dlatego, że ja złapałem wszystkie możliwe wirusy poza HIV-em. Właśnie, to, to, to też chciałem zapytać, jak to wygląda, bo domyślam się, że jak jesteś w takim środowisku, to tam nie ma żadnej sterylności. Nawet się o tym pewnie nie myśli. Sterylność? Wiesz co, ja naprawdę nie chcę ci już w tej chwili tutaj, ale to, co się dzieje w takim środowisku, to jest w ogóle jakiś kosmos. To również wynika z faktu, że no, narkotyki mózg otumaniają narkotyki otumaniają człowieka. Zrobiliśmy sobie przerwę tak. i chciałem teraz zrobić takie wejście, żeby dało się to sensownie uciąć, więc jesteśmy z powrotem. W takich momentach ja za każdym razem sobie uświadamiam naprawdę sens niepalenia marihuany, dlatego, że palenie marihuany przez wielu w ogóle bagatelizowane no niestety powoduje to, że te traktory na Binol, troszkę utrudnia um, zachowanie ciągu przyczynowo-skutkowego i są tak zwane dygresje i łapie się tak zwane wiesz, wątki poboczne i bardzo ciężko jest później przy, 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 przy osobach jarających wrócić do, wrócić do meritum, jak się na przykład jakiś, jakiś wątek poboczny złapie. No, to oczywiście wynika również z uszkodzania mieliny. I teraz mieliny, czyli osłonki takiej mielinowej na połączeniach międzynarodowych w naszym mózgu, która jest odpowiedzialna za sprawność działania mózgu. Ale żeby nie wchodzić też w neurobiologię, ale ona się za chwilę pojawi już. Jeśli no, chodzi o badania w, w pełnej krasie. To um, to picie um, co jakiś czas bardzo często. Ale nie Panie Robercie słyszę w gabinecie. Luzik, nie, no ja to. Pij, owszem, piję, nie no jestem abstynentem, ale to tak naprawdę bardzo rzadko raz w tygodniu. Mhm. No to bierzemy lupę. Bierzemy lupę i zerknijmy na te raz w tygodniu. Czy to jest rzadko, czy to jest często? 2018 rok, we wrześniu bodajże, The Guardian opublikował za The Lancet. The Lancet to jest najbardziej prestiżowe na świecie pismo publikujące wszystkie badania naukowe. Nie ma e, tak naprawdę badań, e, nie ma nagrody Nobla, jeżeli badania nie byłyby przywołane przez The Lancet. Pismo się ukazuje w Wielkiej Brytanii od 1823 roku. To jest Biblia dla mojej branży. Dla każdego lekarza powinna być to Biblia. Powinna być, ale w kontekście tego, co mówiliśmy wcześniej, okazuje się, że nie jest. I tam są publikowane takie właśnie badania. I w tym 2018 roku skończyło się po dwóch latach analiz opracowywanie najdłużej trwających na świecie badań poświęconych alkoholowi, sfinansowanych przez Melindę i Billa Gatesów, trwające 26 lat. Jeżeli jesteś zainteresowany, to oczywiście również służę Ci uprzejmie, ja ci to wyślę. Ja te badania co jakiś czas zamieszczam na swojej ścianie, na swoim wolu, tym facebookowym, jak mnie ktoś o to poprosi. Da badania dotyczące alkoholu od 1990 roku do 1000 do, do 2016 roku trwały te badania. Później dwa lata opracowań, czyli mamy 26 lat trwające badania. Ja się dowiedziałem o tych badaniach 1 stycznia 2019 roku, zupełnie przypadkiem. Zrobiłem sobie prasówkę tuż po Sylwestrze, a że nie piję, więc jasna głowa i po porannym bieganiu, patrząc na zombiaków wracających z sylwestrowych wiesz, baletów półprzytomnych, E, irytując de facto tych ludzi, biegając sobie um, z podniesioną głową. No oczywiście nie robię te, tego tendencyjnie, no bo nie jestem świrem aż takim, żeby takie rzeczy robić. i Irytując albo inspirując? Tak tego e, Wiesz co, jak się jest w stanie od otumanienia, to ciężko jest kogokolwiek Czymś zainspirować, bo człowiek otumaniony jest, odcięty od samego siebie. Człowiek będący pod wpływem jakiejkolwiek substancji psychoaktywnej albo afektu, to nie musi być chemia zewnętrznie podana, to mogą być również stany orgastyczne, rozumiesz? To jest na przykład kwestia nie wiem. Ja byłem pod irytacji. wpływem przeróżnych środków i spokojnie byłbym zainspirowany osobą biegającą rano. Nie miałbym żadnego problemu z pomyśleniem, co ja tutaj robię, jak widzę jak zombie, a ten gość sobie tutaj biegnie. To to jest, to to jest, tak. No W każdym razie zmierzam do tego, że. lance Wtedy, wtedy właśnie zacząłem szperać i trafiłem na te wyniki badań. I mówię do żony: Słuchaj, yy, rewelacja. Znika problem alkoholizmu na świecie. Powoli. Zniknie gwałtownie, natychmiast. Jest ostre cięcie. Okazało się, że alkohol w każdej ilości, nawet jedna lampka do kolacji, nawet jedno piwo do posiłku, może się okazać kancerogenne. To wyszło z tych badań. Kancerogeny jeszcze jednego, jednego określenia użyłeś. Neurotoksyczne. Neurotoksyczne. Nie, w tych badaniach głównie się skoncentrowano nie na neurotoksyczności, w tych badaniach się skoncentrowano na kancerogenności, czyli rakotwórczości. Okazało się, że etanol po prostu może zduplikować uszkodzenia DNA, o których nie mamy pojęcia, bo my wszyscy mamy gdzieś tam, mamy nieuświadamiane mutacje genetyczne w naszym organizmie. My nie wiemy, co w nas tak naprawdę drzemie. Bo to jest trochę jak z tymi horrorami, o których zacząłem mówić, że się nimi trochę zacząłem interesować, tymi silnymi bodźcami. I przecież w horrorach masz taką sekwencję, że w tych różnych e scenariuszach jest taka, e taka, taki motyw, że jest przeważnie jakiś stary e dom, jest y, stary dom w tych horrorach, y, gdzie gospodarze, którzy tam się wprowadzają przeważnie z gromadą dzieci. Jest jakaś zjawa tam. Y, przy... Jeszcze nie. Dowiadują się od kogoś tam, że tam na górze na strychu są takie drzwi zabite deskami. Więc tam lepiej nie zaglądajcie. Tam nie wchodźcie. Aha! A co tam jest? Lepiej się nie interesujcie. No, cóż więcej trzeba człowiekowi. Żeby chcieć wejść tam, gdzie nie wolno wejść, bo jest to niebezpieczne. Mija ileś tam kilkadziesiąt lat, bo te horory ja zgłębiałem w latach 90. Mamy historię sprzed dosłownie kilku dni, kiedy paru miliarderów się pakuje do jakiejś dziwnej rury, rozumiesz, i. W 4000 metrów wchodzi, chce, chce wiesz, wrak statku oglądać, jakimś małym okienkiem za jakieś absurdalne pieniądze. No, taka jest natura człowieka, że pcha go tam, gdzie niekoniecznie powinien się e, znajdować. No ale jak ma się pieniądze, to człowiek traci pokorę. Traci również dystans do przyrody. To jest jedna z perspektyw, jaką można przyjąć na to. Druga ciekawość. No, tylko że ciekawość nie jest aż tak e, otumaniająca, jak instynkt samozachowawczy. Dlatego, że każdy z nas ma instynkt samozachowawczy i ciekawość bardzo często jest na tym drugim miejscu, że jeżeli mamy instynkt sprawnie działający, a nie działać instynkt samozachowawczy sprawnie, te ustawienia fabryczne one, one nie działają sprawnie, jeżeli jesteś pod wpływem narkotyków, legalnych, nielegalnych, etanolu, itd, i tak dalej. I wracamy do tych wyników badań. Ja mówię, że nie wiesz co, no przecież to już po tym wszystkim, co się teraz okazało, no to trudno sobie wyobrazić, że ludzie będą chcieli pić dobrowolnie substancję rakotwórczą. Eee, ups. Ups. A co, z, a co z opakowaniami, dla których jest dosłownie narysowane, co ci się może wydarzyć od palenia papierosów i ludzie i tak palą i jakby... No to pokazuje stan kondycji naszego społeczeństwa. To jest niesamowite, że ludzie kupują i tam jest naprawdę dosłownie zdjęcie jakichś najbardziej hardkorowych przypadków tego, co się może stać po papierosach i ludzie to i tak kupują. To jest... Kupują, prze, jakby przepakowują te papierosy. I tak były no, jakieś takie case'y no. na, na papierosy, żeby tego nie widzieć. Znaczy, ale widzisz, bo to jest nadal ten relatywizm, to jest nadal ta taka formuła y, wyparcia. My wypieramy fakty, dlatego mnie mówi się o tym, że to są moje poglądy. Nie, to nie są moje poglądy. Ja operuję faktami, naukowymi faktami. Ludzie nie chcą naukowych, znaczy fakt, faktem, że oczywiście nauka też swoje zrobiła, dlatego że naukę się prostytuuje, naukę się kupuje. Jest mnóstwo ośrodków badawczych na świecie, które się sprostytuowały dla pieniędzy, publikują bzdurne badania, w ogóle jakby z niczym jakby nie mające wspólnego z rzeczywistością. I na tym tracą również te ośrodki takie rzetelne. I teraz, jakby wracając do tych wyników badań, ja zrobiłem wtedy rundkę, słuchaj, po telewizjach, tak zwanych, wiesz, tych śniadaniowych, gdzie mnie proszono, żeby te badania skomentować no to ja mówiłem to, co się dowiedziałem, to, czego się dowiedziałem, dzieliłem się swoją wiedzą i zgadnij, co później czytałem na swój temat, że jestem wariatem, że jestem świrem. Ludzie się nie koncentrowali na badaniach, tylko na tym, kto je przynosi, na posłańcu. Czyli masz syndrom posłańca z wiadomości. Trzeba gościa zdeprecjonować. Zresztą ja zauważyłem też ciekawe, ciekawe zjawisko swoje, że od tego 2016 roku, kiedy te wyniki już zaczęło być o nich głośno, jeszcze się nie, nie, nie stały publiczne, zaczęła się nagonka na Gatesa, rozumiesz? Na deprecjację. Ja pierwsze to, o czym pomyślałem, jak powiedziałeś o tych badaniach, to ty pomyślałem sobie, powiedziałeś, że gejs ludzie już od razu wyrzucą te Za, badania ale, znaczy, Wtedy tak nie było. To się stało niedawno. Od niedawna, rozumiesz, zaczęto jemu gębę przyklejać. Największemu y, wolontariuszowi, y, człowiekowi, który pro bono najwięcej naprawdę finansuje projektów prospołecznych, dolepiono gębę. Y, próbuje się mu gębę dolepić, żeby go zdeprecjonować. I absolutnie jestem przekonany, że również spory udział w tym ma lobby alkoholowe, a właściwie terminem bardziej adekwatnym są kartele alkoholowe, ponieważ układy, jakie tam panują, między tym stykiem polityki, a stykiem polityki a biznesu, to są układy kartelowe, to są kartele alkoholowe. Ciekawe też było to badanie, o którym mówiłeś, że, się, że też długotrwające badanie. Ludzi, którzy przychodzili aplikować na pracę i proponowali im alkohol i bez alkoholu. Mógłbyś o nich opowiedzieć? To było też dla mnie zaskakujące. A gdzie ty o tym usłyszałeś? Słuchałem jakiegoś podcastu z tobą. No zaraz do tego wrócę, bo to cieszę się, że to przywołałeś, bo to w ogóle jest szok dla wielu moich biznesmenów. To jest bardzo ciekawe. To jest w ogóle rzecz, która mi, mnie. Ja, wiesz, ja to kiedyś, znaczy ja sam się zetknąłem, ja kiedyś byłem często w trójce, byłem w takich nocnych audycjach, już nie pracując w Trójce Grażyny Dobroń. Grażynka prowadziła ze mną nocne rozmowy w niedzielę od 12 do 2 w nocy, żeśmy tam siedzieli, słuchaj, sobie rozmawiali, dzwonili ludzie. Bardzo lubiłem tą formułę, bo ja lubię bardzo żywe radio, ja bardzo lubię kontakt z ludźmi. Yy, trochę zwerował to, bo... to później kanał sportowy z tobą. A no też to widziałeś. No, to, to, to słuchaj, to jest też temat oddzielny z tym kanałem sportowym, bo... Ale dobra, to wróćmy w takim razie do... Ale... Zagaj mi jeszcze o kanał sportowy, bo to wiesz, ja dostałem w ogóle pracę od kanału sportowego, znaczy propozycję pracy, tylko że ja się nie zgodziłem. A dlaczego to ci chętnie później wyjaśnię, jak nie zapomnimy tego wątku przywołać? Także nawigatorze, pamiętaj o tym. Ale bo ja muszę te badania jeszcze wiesz, dwa słowa o nich. I to był, słuchaj, 1 stycznia 2019 roku. 4 kwietnia tegoż samego roku natrafiłem na inne badania. Które zostały opublikowane. Będzie, będzie do siebie zostały. O, dokładnie. Natrafiłem 4 kwietnia na inne badania, które były owocem pracy dwóch bardzo prężnie działających ośrodków w Madrycie, w Heidelbergu i w Mannheim. Badania, które też polecam wszystkim, którzy się po prostu interesują, dlaczego warto odstawić alkohol, warto się trzymać od niego z daleka i patrzeć z, naprawdę z niesmakiem na te ściany alkoholu, od podłogi po sufit, które są na każdym kroku, w każdym sklepie i na stacjach o zgrozo benzynowych. Mianowicie, to jest badanie, które mówi o tym, że jeżeli ktoś napije się alkoholu, i weźmy przykład kogoś, kto nie pije go dłuższy czas. No bo jak ktoś pije go częściej, no to też to może być spowodowane jakąś tam kumulacją tych negatywnych składników. Ale załóżmy któryś z nas, bo też mówiłeś, że nie pijesz alkoholu, załóżmy, że, no, że się napijemy dzisiaj, nie wiem, lampki wina. No to... Mm, Otumanimy się, znieczulimy się, połaskoczymy neuroprzekaźniki w naszym mózgu, które zaowocują tym, że będziemy przez dwie godziny to troszeczkę rozluźnieni. Ja bym nawet użył słowa otępiali. I koniec haju. Koniec zabawy. Żeby dalej być na stosie, być w stosie, trzeba znowuż dopić. Mhm. Czyli alkohol tak naprawdę działa dwie maksymalnie trzy godziny. E, w tym takim pierwszym, e, najbardziej sympatycznym momencie. Później już trzeba dolewać paliwa. To nie jest heroina, która działa 8 godzin e, po iniekcji. No więc tutaj jest tak. Wychodzi taka prawość, że trzeba ciągle rozumiesz więcej więcej. Już nie mówię o kokainie, że trzeba rozumiesz co pół godziny tak naprawdę rozumiesz kolejną torbę wciągnąć. <laughs> to jest w ogóle anegdota powiem ci, coś za propos tej kokainy, ale nie będę już wygracji łapał, bo naprawdę byśmy odpłynęli. Um, a propos dealerów, rozumiesz, którzy naprawdę nie oddalają się za daleko od klientów, którzy imprezują, dlatego, że oni wiedzą, klienci jeszcze nie wiedzą, że będą dzwonić, a już dealer wie, że on będzie dzwonił i czeka rozumiesz parę ulic dalej. Tak, no. dla mnie to też było pamiętam zaskakujące, jak się no. dowiedziałem, jak krótko działa kokaina, bo tak wszyscy mówią że ta kokaina no. taka super, później się dokazuje, że coś że trzeba cały czas dorzucać, 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 dorzucać i jeszcze jest totalnie drogie. Jedna z największych ściem współczesnego świata, tak na marginesie. A mówi to naprawdę stary narkoman, który przerzucił różne narkotyki w swoim życiu, więc naprawdę wiem, co mówię. Też kokainę próbowałem. Ja też Pisałem... próbowałem. Straszne badzieże. Bardzo rozczarowujące. Jak Red jak był z mojego doświadczenia. Taki... I, i, I wracamy do tych badań Meinheim, Mannheim, Heidelberg, Mannheim i Mannheim, Halderberg i Madryt. I tam pada informacja, że po wybiciu tego alkoholu, słuchaj, dwie godziny pobudzenia, rozluźnienia, jak tam sobie kto woli, jak to tam percepuje ten, ten stan po tym, po tym etanolu. I załóżmy, już się więcej nie napijesz. Budzisz się następnego dnia rano, yy, nawet kaca nie masz. A to w ogóle luzik. Kupiłeś sobie alkomat, bo jesteś miłośnikiem <laughs> alkoholu, więc. Teoretycznie oczywiście to, co sprawdzasz, czy możesz jechać, eee, 00. O kurczę, zatrzymali mnie, sprawdzają. Dmuchnę, 00. Zero, zero. Czyli masz pełne przekonanie, że jesteś y, trzeźwy. Prawda? Twój alkomat policyjny stwierdził, że jesteś trzeźwy. Bzdura. 2020 rok Polacy zrobili badanie w Krakowie, bardzo prężne, niesamowite badanie, udowadniające, że alkomaty możemy wszystkie do kosza wrzucić. To jest kompletna bzdura, ponieważ w wydychanym powietrzu dużo szybciej nie będzie alkoholu niż w mózgu. Czyli w powietrzu nie masz alkoholu, jesteś w myśl prawa trzeźwy, ale brakuje Ci bardzo dużo. Do uznania siebie za trzeźwego człowieka. Wiesz, to ja po tych badaniach, jak się o nich dowiedziałem, jak chodzę z moim sześcioletnim synkiem na spacery i idziemy wzdłuż ulicy, ja zmieniłem w ogóle jakby taktykę chodzenia. Dlatego, że ja się oddalam jak najdalej, jak, jak najbardziej od ulicy, żeby nie był przy ulicy. Ponieważ wiesz, co to oznacza to te badanie? Że ulicami naszymi jeżdżą zombie. Jeżdżą ludzie odcięci od rzeczywistości, którzy są przeświadczeni o tym, że oni są trzeźwi, a naprawdę nie są. Czyli według tego badania wyszło, że w wydychanym powietrzu alkohol szybciej się jakby... Dużo Na... szybciej. niż w mózgu. Czyli mózg, mózg jest... nadal jest otępiały. Otępiały. Czyli to jest określenie, którego użyli? Pamiętasz? Słuchaj, to jest, to jest badanie, które można sobie bardzo śmiało ściągnąć. Ja je upubliczniłem również. Ja do swoim. ciebie napiszę po te wszystkie ja bardzo chętnie to pokażę. Znaczy, generalnie, wiesz co to badanie jeszcze mówi i warto, żebyś o tym też y, pamiętał i to promował, że po wypiciu 150 gramów wódki, 150 gramów wódki, y, twój mózg reaguje w taki sposób, jakbyś miał mikroudar. Mikroudar, który oczywiście zanika. Ale teraz wyobraź sobie, że powtarzasz te 150 ml alkoholu na weselu przez całą noc, to ty w ciągu wesela zaliczasz, rozumiesz, kilka mikroudarów, które oczywiście zanikają, ale ślad pozostaje. I teraz wracamy do tych badań. O co chodzi? Zgadnij, ile czasu jeszcze po wypiciu tej minimalnej ilości alkoholu, bo to oczywiście im więcej, tym, tym intensywniejsze są te deficyty. Ale po wypiciu nawet małej ilości alkoholu zgadnij, ile czasu jeszcze mózg jest uszkadzany. Dwa tygodnie. Sześć tygodni. Sześć tygodni. Trwa uszkadzanie. Uszkadzanie? Uszkadzanie. Ty ale nie pijesz. Ten, ale alkohol jest aktywny, czy z czego wynika to uszkadzanie? Aldehyd kwasu octowego. Ty już nie masz alkoholu. On się zmetabolizował w wątrobie. Ty już nie masz w sobie alkoholu, czyli substancji czynnej, która teoretycznie... Nie powinna wpływać na twoją percepcję, ale masz w sobie aldehyd kwasu octowego, metabolit, który się metabolizuje w wątrobie w procesie spalania i on nadal wpływa negatywnie, uszkadzając permanentnie twój mózg i oczywiście wszystkie inne organy. Słuchaj, można nie być uzależnionym od alkoholu i rujnować sobie zdrowie. To jest, rozumiesz, petarda z tych, z tych badań. I 6 tygodni trwa uszkadzanie. No a gdzie jeszcze regeneracja? Więc tak naprawdę, żeby ktoś chciał się bezpiecznie yy, odużyć tym narkotykiem, y, który jest nazywany alkoholem, to mógłby próbować jako tako bezpiecznie robić to raz na trzy miesiące. Wyobraź, po, pokaż mi ludzi, którzy są miłośnikami etanolu, że piją raz na trzy miesiące. Ja to potrafiłem pójść na trzy imprezy w ciągu tygodnia i to takie, do odcinki. Do... I mam dobrą wiadomość. Te wszystkie nasze kontakty z tą chemią, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie wiesz, o alkohol, o narkotyki, tu chodzi również o to, jak śpimy, co, odżywie, co jemy, jak żyjemy. Wiesz, śpi, jak śpisz? Czy dobrze śpisz? Śpijemy tak, jak żyjemy, żyjemy tak, jak śpimy. Więc to jest interakcja. Wiesz? Ja na przykład teraz lepiej śpię niż jak miałem 30 lat. Bo już znam teorię, wiem czego unikać, jaki model prowadzić, jak się wysypiać. Nie bodźcuje się przed snem. Dokładnie, nie bodźcuje się. Jak przyszła do nas ekipa, tam gdzie żeśmy zamieszkali, sprzątająca, sprzątać po skończeniu remontu tego naszego mieszkania, to panie były zszokowane, że nie ma w sypialni telewizora. A gdzie jest telewizor? Szafę otwierały. W szafie jest, tak? Wiesz, ludziom się u, u, nie mieści... Tutaj też nie znalazłeś. <laughs> ludziom się nie mieści w głowie. Ja w ogóle telewizji nie mam, rozumiesz? Oczywiście mam monitor do oglądania, wiesz, różnych streamingów, różnych filmów Horror. w formule tej właśnie, ale no, dla mnie telewizja no, w ogóle jest stratą czasu. Ale jakby te, jakby te wyniki badań, model picia raz w tygodniu, lek w gruzy, Ktoś, kto pije raz w tygodniu permanentnie siebie otumania, uszkadza i szkodzi swoim funkcjom poznawczym, pomijając również trzustkę, wątrobę, serce, nerki i tak dalej. A co z tymi badaniami odnośnie rekrutacji? Okej, okay, proszę ci uprzejmie. Panie Robercie, ja nie mogę się nie napić. Ja muszę się napić. No bo jak się nie napiję, to ja będę pozbawiony kontraktu. 50 lat ma facet. Jest poważnym przedsiębiorcą. Yy, spotkania z burmistrzami, z władzami miast, wiesz, duże projekty, zakrapiane alkoholem. Panie Robercie, ja nienawidzę alkoholu. Ja nie lubię go pić. Ja się źle po nim czuję. Ale ja nie mogę się nie napić. Co to jest? Jak nazwać ten stan? Nie jestem pewien, do czego się odnosisz, więc ciężko mi to określić. Nie jestem pewien, o co dokładnie chodzi. To jest dysfunkcja. Pytasz. Bardzo poważna dysfunkcja. To jest, co w tym wieku już jest bardzo niebezpieczne, dlatego że ktoś taki nie powinien chcieć yy, się prostytuować, yy, bo to jest tak naprawdę prostytucja. W to, jest kupczenie, sensie... to jest kupczenie swoim zdrowiem pe... dla pieniędzy. Nawet prosta jest z tego wyjście, jeśli jesteś osobą, która już jest troszkę starsza, to możesz powiedzieć, że lekarz mi zabronił, mam problemy z sercem. Jak da się z tego, bardzo łatwo wybranił. Ale to jest nieprawda. Unikamy kłamstwa. Unikamy kłamstwa, unikamy relatywizmu, unikamy wyparcia. Rozumiesz? Dlatego, że różnica między wyparciem a kłamstwem jest nie, w jest nie w kategorii, tylko w skali. To jest dalej kłamstwo. A kłamstwo jest tym czymś, co może spowodować również zaburzenia psychiczne. Ja chyba nie. Dużo się zastanawiałem nad mówieniem prawdy, i wydaje mi się, że są sytuacje, gdzie masz do wyboru rzucić tak w cudzysłowie, białe kłamstwo, albo się biadolić z tymi ludźmi przez pół godziny i tłumaczyć, dlaczego nie pijesz. Ja bym wolał im powiedzieć, że mam problemy z sercem, i wiem, żebym okłamał tych ludzi, pewnie się z nimi nigdy więcej nie zobaczę i przymknąłbym na to oko. Pomimo tego, że mam pełną świadomość, jest nie, nienawidzę kłamstwo. Jest lepszy sposób. Nie tłumaczy się. Jest lepszy sposób, żeby się nie tłumaczyć. Ty się nie masz, czego tłumaczyć. Eee, możesz, masz do wyboru powiedzieć, jak się ktoś ciebie pyta co już sam fakt, że się pyta, wiesz o czym świadczy? O tym, że to jest osoba, która nie zna etykiety, dlatego, że jak prześledziłem etykiety różnych w różnych językach, teraz mamy translatory, wiesz, to możemy sobie tłumaczyć, wiesz, po hiszpańsku, nie wiem, chińsku, różnego rodzaju zalecenia dotyczące etykiety. Każda osoba, która namawia do picia alkoholu pod różnymi szerokościami geograficznymi, jest traktowana jako osoba, która jest prostakiem. Um, ale rzeczywiście ktoś może nie domknąć tego dira. Jest szansa, że kulturowo, ci ludzie są tak zaprogramowani, że jak nie, nie będziesz chciał się z nimi napić, to odbiorę to jako urazę i stwierdzą, dobra, co jest jakiś... Jest niebezpieczne, bo ten mój wspomniany klient, on właśnie stosował to tak zwane białe kłamstwo, które nie jest żadnym białym kłamstwem, bo ono szkodzi tobie. I on wymigiwał się od tych indagacji, od tego ataku, mówiąc, że bierze antybiotyk. I on już zapomniał, komu o tym mówił. I ponieważ tych spotkań było dużo, więc już doszło do tego, że on szedł na jakieś spotkanie, witali go, jak wchodził z żoną na ten raut i słyszał z drugiego końca sali o, cześć antybiotyk, co u ciebie słychać? No więc mamy kuriozum. Yy, przyjechałem samochodem, nie mogę pić. Wiesz co, świetnie się składa, bo akurat jest pan Janek wolny, wiesz, śpi na dole w kanciapie, to jest mój kierowca, on, on, on się nudzi, wiesz? Ja za niego zapłacę, a on cię odwiezie do domu, także może spokojnie starych chlać. Ups! Nie kłamiemy, bo zawsze dajemy paliwo drugiej stronie. Jak najprościej się z tego wymiksować? Nie mam ochoty. Ale jak to możesz nie mieć ochoty? Jak to w ogóle sobie ty wyobrażasz? To po co ty żyjesz tu? Odsłyszał takie zdania. Jak pan sobie wyobraża, pani Janku, że pan, po, po co pan tutaj przyjdzie? że co będziemy kawały sobie opowiadać? Przecież pan tu przyszedł po to, żeby się z nami napić. Nie mam ochoty. To jest technika zartej płyty. Nie tłumaczysz się. Nie mówisz. Ja oczywiście jestem też kąśliwy. Yy, jestem też kąśliwy i jak ktoś mnie nie zna i nie zna moich poglądów na temat etanolu, no to wtedy ja sobie pozwalam na taką odpowiedź yy, troszkę prowokującą. Ja mówię, ja nie muszę. <śmiech> <śmiech> Tylko się licz z tym, że to możesz komuś spile wbić. Dlatego, że tak naprawdę yy, ktoś, kto wie o tym, jaki jest alkohol, ktoś, kto wie o tym, że nie trzeba się uzależnić, żeby sobie szkodzić pijąc alkohol i go pije. To, to, to jak to tłumaczyć? Bo są tylko dwa powody, dla którego ludzie mogą pić alkohol w obecnej rzeczywistości w XXI wieku. Lato 2023. Są tylko dwa powody, z powodu których możemy pić alkohol. Niewiedzy, braku wiedzy na ten temat, która jeszcze powszechna nie jest. Bo media mają na ten temat schizofrenię, zamieszczają, rozumiesz, rano rozmowę ze mną w podobnym stylu, jak teraz sobie rozmawiamy. Po czym wieczorem, w tym samym portalu, na tej samej stronie, z tą samą autorką ukazuje się rozmowa o tym, jak pić alkohol w sposób kontrolowany. Wiesz, no, możesz się mnie też o to spytać. Jak w sposób kontrolowany konsumować truciznę? No? Ja bym chciał się dowiedzieć o tych badaniach i CV, i CV, i rekrutacji. A ja o nich odpływam cały czas. One się tyczą tego właśnie klienta, dlatego, że ja mu musiałem bardzo, wiesz, intensywnie wytłumaczyć, że on tak naprawdę pokazując siebie jako pierdołę, jako gamonia, e, który nie potrafi odmówić, więcej na tym traci, niż zyskuje. Dlatego, że e, w interesach jest tak, że my chcemy Robić interes, a nie się kumplować. A nie miziać. W interesach przyjaźń nie istnieje. A jeżeli jest, to trzeba się zdecydować, czy chcemy robić interesy, czy się przyjaźnić. Oczywiście my to również wiesz, sobie w jakikolwiek sposób otumaniamy, odpychamy i nam się wydaje, że my się przyjaźnimy. To jest bardzo śliski temat. Ja napisałem to w książce o pułapki przyjemności, o tym, o tym wątku, też się trochę naraziłem różnym korporacjom, bo to takie, wiesz, blatowanie się w korporacjach, spijanie z dzióbków, wiesz, wyjazdy integracyjne, chlanie na tych wyjazdach, bzykanie na tych wyjazdach, rozumiem, z jakimiś w ogóle obcymi ludźmi, to nie jest żadna integracja, to jest nurzanie się w kloace, i to jest permanentne kłamstwo, bo jeżeli, jeżeli jeszcze masz, jeżeli jeszcze masz rodzinę, no to jest niestety problem. I zaraz wrócę do tych badań, bo one się również do, dotyczą tego wątku, co wcześniej zacząłem mówić, ale też nie spomentowałem, tego mojego klienta z Trójmiasta, który tak sobie relatywizował zdradę, i tą swoją niekompletność, że on na moje drążenie wątku z nim związanego, na pytanie a propos tej kokainy, ja mu wytłumaczyłem, na czym polega triada kokainowa. On, nie, on nigdy nie słyszał wcześniej o triadzie kokainowej. Triada kokainowa w większości przypadków miłośników koksu działa w taki sposób, że najpierw masz alkohol, rozmiękczasz sobie percepcję alkoholem, tra, tracisz troszeczkę instynkt samozachowawczy, no bo tak działa alkohol. Stajesz się głupszy, krótko mówiąc, już bądźmy wyraziści. Wtedy pojawia się temat, czyli kokaina, telefon do dealera. No i kiedy już mamy alkohol z kokainą, no to u większości mężczyzn pojawia się trzeci element w postaci burdelu. Czyli kompulsywnego seksu, najlepiej z nieznajomą partnerką, orgiastyczna formuła. Alkohol, kokaina, seks. I on mi mówi tak, panie Robercie, no ale przecież. Pytam się, czy zdradza swoją żonę, skoro bierze kokainę. On mówi: Nie, panie Robercie. Bardzo kocham swoją żonę, jestem jej wierny. No ale wie pan, chyba się na delegacji nie liczy. Rozumiesz? On w to wierzył. To nie był żart. On wierzył w to. Że to jego bzykanko pokątne, gdzieś tam rozumiesz, z dala, z domu, nie obciąża jego sumienia. Wiesz, ja jedno pytanie zadaję takim mężczyznom, którzy wychodzą w drodze z pracy do domu, jadą, wiesz, swoim eleganckim, wielkim samochodem, być może czasami nawet z prywatnym kierowcą, i wstępują do takiego przybytku. Pytam się, jak się czujesz po? Wiesz, że zawsze pada jedna odpowiedź? Kaptur na głowę. I podniesiony kołnierz jest wstyd. Jeżeli robisz w życiu coś, o czym nie możesz powiedzieć swojej żonie, to zastanów się, czy warto to robić. Czy przypadkiem to nie jest coś? Albo czy masz dobrą żonę. <noise> w każdym razie chodzi o tę prawdomówność. I teraz wracając do tego badania. Hmm, dlatego, że funkcjonowało jeszcze w latach 90. Ja już wtedy byłem aktywnym terapeutą. Miałem coraz więcej, wiesz, to był okres transformacji ustrojowej bardzo takie mocne i ludzie zaczęli zarabiać gigantyczne pieniądze. Zaczęło tych ludzi być naprawdę stać na coraz więcej rzeczy. I zaczęły się międzynarodowe kontakty. No więc, jakby w dobrym tonie, oczywiście w cudzysłowie, polegało to wtedy na tym, żeby się nachlać biznesowo. No i wtedy jeszcze niestety również wylądować za czerwonymi firankami w jakimś przybytku rozpusty. Teraz ten przybytek rozpusty już nie jest aż tak na topie. Pozostaje kwestia knajpeczek, rozumiesz, i balangowania w eleganckich białych kołnierzykach do późna w nocy, sądząc, że to jest formuła światowa. To nie ma nic wspólnego ze światowością, i to właśnie zbadali Amerykanie wiele lat temu. Na czym polegały te badania? Te badania polegały na tym, że. śmieję się, bo to naprawdę konkluzja z nich jest tak niesamowita, że ludzie szoku doznają, jak, 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 jak o tym słyszą. Że stworzono nieistniejący brand, nieistniejącą firmę, zatrudniono grupę headhunterów, którzy naprawdę myśleli, że pracują dla poważnej firmy. I kazano im wziąć, zatrudnić w różnych miejscach Stanów, w kilkunastu miejscach, dokonać naboru wysokiej klasy menadżerów specjalistów, którzy przychodzili na rozmowy aplikacyjne, no to się przeważnie w hotelach odbywa, siedzi się w knajpeczce i się to rozmawia. I nakazano tym headhunterom, ci którzy to badali, żeby zaproponowali na początku tej rozmowy tym, którzy tam aplikują, tak zupełnie jakby ad hoc. Zaproponowano im kawa, herbata, woda mineralna, whisky czy winko. Jakby zupełnie coś tak niepozornego. No i e, zrobiono to w taki sposób, że później sprawdzono reakcję tych Headhunterów e, na te odpowiedzi. I okazywało się, że ci, którzy zostali, yy, którzy charakteryzowali się bardzo yy, atrakcyjnymi CV, świetnie wypadli w rozmowie, mimo tego byli odrzucani, ponieważ podprogowo, podprogowo headhunterzy zastosowali mechanizm nieuświadamiany. Dlatego jest ta podprogowość, czyli to jest obszar nieświadomości. To jest atawizm de facto, który zaraz rozwiniemy, dlaczego tak się dzieje. Zostali odrzuceni. Bo wybrali alkohol. Sądząc naiwnie, że ten alkohol będzie taki blatujący, taki y, sympatyczny do ocieplenia relacji. Stworzy relację. Mhm. Stało się odwrotnie. Ale, żeby teraz to zrozumieć, ten mechanizm, musimy wejść do jaskini. Cofnąć się tysiące lat wstecz. I wyobraźmy sobie taką sytuację, kiedy ty siedzisz w jaskini, nie wiem, ostrzysz włócznie. Ja siedzę, nie wiem, pilnuję ognia, żeby nie zgasł, No możeśmy go 30 km nieśli, rozumiesz tam, gdzie piorun walnął drzewo, więc trzeba go pilnować, bo jeszcze nie umiemy krzesać. Jakaś niewiasta tam wiesz, z Bobaskiem sobie siedzi. No i my w tej jaskini jesteśmy chronieni, bo jeden z naszych kumpli stoi przy. Stoi na warcie na warcie pilnuje. E... Dlaczego pilnuje? Dlatego, że jest zagrożenie, że może się pojawić dziki zwierzak, może się pojawić, rozumiesz, jakaś inna społeczność, inne plemię, które tak naprawdę ma oko na nasze niewiasty, a może ma oko na nasze skóry, które żeśmy, rozumiesz, dzikim zwierzętom zerwali i one powodują to, że nie umrzemy, kiedy będzie zima. I w momencie, kiedy następuje atak, co się dzieje w naszej głowie? Jeżeli w naszym otoczeniu jest osoba bez, bez nogi, osoba kaleka, uszkodzona fizycznie, czy psychicznie, to kim ta osoba w kontekście zderzenia z instynktem samozachowawczym jest dla nas? Obciążeniem. Obciążeniem. My to mamy podprogowo, my to mamy w ustawieniach fabrycznych. Dlatego my tak się niewyraźnie czujemy w towarzystwie osób z uszkodzeniami, widocznymi uszkodzeniami psychicznymi czy fizycznymi. Dlatego kraje cywilizowane wprowadziły programy adaptujące te, ludzi z tymi dysfunkcjami, żeby nie doświadczali ostracyzmu. Dlatego widzisz, jak metrem jedziesz, co widzisz? Takie burhelki. Które pokazują, że ta osoba niewidoma, jak idzie, wie, w którym miejscu jest. Dlatego, jak jedziesz rowerem, to patrz, co się dzieje. Nie ma już to, co było kiedyś, takich progów, rozumiesz, że wiesz skakałeś, ponieważ ludzie niepełnosprawni mogą wózkiem nie zjechać. Zaczęto w końcu cywilizować się pod kątem takim, żeby tym ludziom niepełnosprawnym również ten świat przy, wiesz, przybliżyć. Ja, jak wiesz, zacząłem jeździć do Anglii. Dla mnie było szokiem, Ilość ludzi z niepełnosprawnościami widocznymi na lotniskach. Słuchaj, coś to co w ogóle w tej części Europy było rzadkością. To się powoli zmienia, bo te programy są bardzo ważne. Ale co by nie było, my reagujemy źle strachem, lękiem na osoby niepełnosprawne, mimo że to nic nie jest racjonalnego, ale w momencie zagrożenia, kiedy jesteś na 45 i jest nagle pożar. To gość na wózku zajmie więcej miejsca w windzie, niż osoby, które są sprawne. Co to ma wspólnego z tym, o czym rozmawiamy? Zawsze, instynktownie, na osobę otępiałą, otumanioną, będziesz patrzył jak na osobę upośledzoną. Czy ci się to podoba, czy nie? Dzień dobry. Ciekawe, co? Osoba pod wpływem alkoholu jest postrzegana w biznesie jako osoba upośledzona. Mam super, super powrót do początku naszej rozmowy w takim razie. Na początku rozmowy powiedziałeś, że nie, nie chcesz się uganiać za celami, uganiać za wynikami, i ja to trochę w ten sposób postrzegam, że jeśli uganiasz się za celami, to w pewnym sensie, właśnie przestajesz być upośledzony, jakby jesteś coraz lepszy. Nie i nie... bym. Ludzie wokół ciebie mogą na, ciebie, na, na tobie bardziej polegać. Ja się zastanawiam zawsze, zawsze nad granicą, gdzie, do, do jakiej granicy warto się posunąć, żeby właśnie budować te swoje komponent, kompetencje, żebyś ty sam w sobie czuł się bardziej kompetentny i żeby ludzie wokół ciebie też czuli się bardziej kompetentni. I ty powiedziałeś: Mam wrażenie, że powiedziałeś, że znalazłeś sobie tę granicę, że już do tego, do, do, do tego etapu doszedłeś, czujesz się na tyle kompetentny, że już nie potrzebujesz biec dalej i gonić tego. Jestem targany cały czas kompulsjami, bo to, wiesz, to nie znika, no, to tak naprawdę mózgu nie zmienisz, po prostu, to, to są ślady neuronalne w naszym mózgu, wiesz, jeżeli zdradzałeś swoją żonę przez kilka lat, uganiałeś się za kobietami, co było w moim wypadku, wiesz, tą klątwą mojego ojca, oczywiście mogę na ojca wszystko zwalić, no, ale tak naprawdę, wiesz, ja ojca Byłem z nim w konflikcie za to, za to, że zdradzał moją matkę, a potem zacząłem sam to robić, rozumiesz, w stosunku do mojej pierwszej żony, którą bardzo skrzywdziłem i mam naprawdę do tej pory takie poczucie, że to mogło wszystko inaczej wyglądać. Ja po prostu za wcześnie wszedłem, ja byłem niedojrzały, wiesz, ja metrykalnie byłem, wiesz, dorosłym facetem, ale emocjonalnie byłem, byłem dzieciuchem, bo my faceci jesteśmy generalnie, wiesz, upośledzeni w kontekście dojrzałości. My ja faceci, nie jestem. My faceci... My, to psychologia tutaj by z tobą nawiązała polemikę, dlatego że zawsze było siedem lat różnicy między dojrzałością emocjonalną u kobiet, a mężczyzn. I zawsze są wyjątki. A teraz jest to 10 lat. To się zmienia, dlatego, że my faceci jesteśmy, wiesz, podlewani testosteronem i to, to kobiety są tą siłą napędową, rozsądkową jakby u mężczyzn. Faceci są biologicznie tak że, ukształtowani, że mają, wiesz, właśnie zdobywać cele i często tracą z pola widzenia przeszkody. A tutaj w tym momencie takiego wiesz, ślepego dążenia do celu, który sobie postawiłeś, natychmiast przywołuje mi się historia sprzed kilku lat, bo bodajże pięć lat już minęło. Ja też natrafiłem na dużą falę hejtu w, w kierunku mojej osoby, bo mnie poproszono, może z racji tej mojej heroinowej wiesz, przeszłości, gościa, który ma do tego duży dystans. Żebym skomentował to, co się wydarzyło na Nanga Parbat w Himalajach, w Himalajach nocne, nocne. Zimowe wejście Tomka Mackiewicza yy, z tą francuską yy, na tę górę. K kosmiczne wejście, w ogóle wiesz, jakiś hardcore. On sześciokrotnie nie dał rady. Sześciokrotnie. Więc można powiedzieć, że jest herosem, bo postanowił być aż do skutku konsekwentnym w swoich celach, prawda? Jakie były informacje zwrotne? Totalny bałagan w jego biznesach. Brak pieniędzy. Długi. O czym się nie mówi, wiesz, w oficjalnym, w oficjalnym przekazie. Jego dzieci, które błagały go, żeby nie jechał. Dwójka dzieci z pierwszego związku, dwójka dzieci z drugiego związku, czwórka dzieci w tle. Wiesz, pasje są wspaniałą rzeczą. Ale jeżeli mamy już bliskich, mamy ludzi, którzy nas potrzebują, to warto też kierować się czymś, co się nazywa odpowiedzialność. Odpowiedzialność za innych ludzi. Jeżeli jesteś kawalerem, nie masz zobowiązań tego typu, rób sobie co chcesz. Natomiast w momencie, kiedy się pojawią ludzie, którzy mogą bardzo mocno cierpieć. Chyba nigdy, jeśli ci wszyscy umrą, to nie masz żadnych bliskich, ale jeśli nie, ci nie wszyscy umrą, to zawsze masz jakichś bliskich, zawsze masz matkę i ojca, na przykład, i wobec nich też zawsze masz jakąś odpowiedzialność. Ale jeżeli. No więc to jest też temat do polemiki, dlatego że ja tutaj chętnie do tego się ustosunkuję, bo na przykład y, według Freuda każda dobra matka musi w końcu zawieść, y, każda dobra matka, żeby być nią dobrą, musi w końcu wypchnąć z dnia za swoje dziecko, więc tak naprawdę tej więzi nie powinno być w takim rozumieniu, jak człowiek to interpretuje sobie, żeby mieć bliskość, rozumiesz, ze swoimi rodzicami. Dlatego, że dobry rodzic nie będzie pacyfikował swojego dziecka do tego, żeby cały czas było na sznurku. Um, idąc tym tropem, my nie jesteśmy nic winni swoim rodzicom, dlatego, że to tak naprawdę rodzice winni, powinni... ale nie musimy na to patrzeć z takiej negatywnej perspektywy. Może to być po prostu pozytywna relacja i wspieranie się, tak jakbyś się wspierał z przyjacielem. No, mówisz o... Sytuacji optymalnej. Natomiast mhm. wielu ludzi traktuje to jako obowiązek, no bo mają swoje rodziny, mają swoje y, jakieś tam różnego rodzaju rzeczy, którym muszą się oddawać, więc jest zawsze wybór. No, bilokacji nie istnieje, więc masz wybór albo spędzać czas ze swoją rodziną, matką, ojcem, albo ze swoimi dziećmi i ze swoją żoną. Y, oczywiście można próbować to pogodzić. Ale jak, czas, jak, jak historia pokazuje, to jest bardzo trudne. Natomiast wracając do Mackiewicza, mm -hmm. to y, on nie odpuścił. Siódmy raz próbował wejść na tę górę i tam został. Y, rozmawiałem z jednym z himalajstów, y, bo żeśmy razem komentowali tę historię w jednej z telewizji. Jak żeśmy wyszli, on w tak zwanym ofie, on mi powiedział wprost, panie Robercie, Tomek był uważany za świra w tym środowisku. Dlaczego był uważany za świra? Bo nie potrafił odpuszczać. Nie potrafił przestać Dążyć do celu, który go zahipnotyzował, który go zaślepił. I bo nie potrafił znaleźć balansu w swoim życiu poza tym sportem, bo wydaje mi się, że jeśli ktoś robi dokładnie to samo i jednocześnie ma ogarnięte biznesy i ogarniętą rodzinę, to wszystko jest w porządku. Można, to się da zrobić, to jest bardzo trudne i pewnie niewiele osobom się to idealnie udaje. Natomiast to się wciąż Jego da U zrobić. niego weszło to w obsesję. Hmm. U niego to weszło w obsesję. To jest ta obsesja u niektórych ludzi, że kosztem logiki. Mało tego, napędzani jeszcze różnego rodzaju coachingowymi, pseudo coachingowymi wiesz, narracjami, że musisz więcej, mocniej, bardziej, szybciej no to co często się odbija u jednostek słabszych yy, czkawką dlatego że taki ślepy upór prowadzi często do autodestrukcji ślepy upór yy, ślepy upór prowadzi do autodestrukcji a ślepy upór bardzo często w biznesach jest traktowany jako wartość yy, i na przykład pracodawca woli mieć wariata który jest pracoholikiem pra, pracoholicy są na rynku pracy bardzo wiesz, poszukiwani są bardzo cenni yy, żeby pracowali po 15-14 godzin i tutaj kobiety mają tą przewagę nad nami dlatego że żadna kobieta racjonalna kobieta, rozsądna kobieta, nie będzie pracować w takich warunkach. Yy, za jakieś gigantyczne pieniądze, owszem, y, trzeba kupować, rozumiesz, y, y, to samobójstwo, nie zgodzi się robić to kosztem swojej rodziny. Natomiast my, faceci, wiesz, to jest na przykład to, co, się, co, co, co bardzo często feministki zarzucają mężczyznom, y, taką supremację w tych środowiskach biznesowych. Ee, Ale to też wynika z tego, że my w ten sposób budujemy swój status, a kobiety nie. Więc pytanie kobiet... powinno być nie, dlaczego tam jest tak mało kobiet. Tylko dlaczego tam jest tak dużo mężczyzn? Dokładnie. To jest <grym> pytanie, dlaczego tam jest tak dużo mężczyzn? Ponieważ my jesteśmy za zalani, zaślepieni tym testosteronem, który odbiera nam rozum. Ty wiesz, co Tomek robił w kontekście. Ja myślę, że jesteśmy zaślepieni kobietami, które odbierają nam rozum i próbujemy dostać jak najwięcej statusu po to, bo to prowadzi później do kobiet. I kobiety mają broń. Yy która też trochę nami może zarządzić i warto o tym pamiętać, ponieważ kobiety mają niesamowitą umiejętność... Świadome kobiety. Od, od, odtrącania nas. Odtrącać nas potrafi każda kobieta, nawet nieświadoma. I kobiety nieświadome również mają korzystny wpływ, ponieważ czego uczą mężczyzn? Pokory. Kontakt z kobietami, ja bardzo często jakby zachęcam moich mężczyzn, którzy mają jakieś tam problemy takie związane z osobowością, nie wiem, z nieśmiałością, chorobliwą często nieśmiałością, z jakimś wstydem, żeby spotykali się, niekoniecznie stawiali sobie cel, że coś ma z tego wyjść, ale generalnie, żeby budowali jakąkolwiek sieć, budowali relacyjność. Dlatego, że kontakt z drugim człowiekiem, wyjście poza ten swój grajduł, już jest wartością samą w sobie. Mm -hmm. U mnie wszystkie największe takie gwałtowne zmiany w życiu były właśnie wynikiem problemów z kobietą albo odbycia odrzuconym przez kobietę. Więc na mnie przynajmniej personalnie ma to ogromny wpływ. Nie wiem czy wszyscy tak mają. Wydaje mi się, że nie że nie, nie do końca jest tak, że na wszystkim tak bardzo na tym zależy, natomiast na mnie to, dla mnie to jest idealne narzędzie wręcz. Ja, ja, ja mam wrażenie, że byłbym skłonny władować się w jakąś relację tylko po to, żeby zostać odrzuconym, żeby mieć ten bodziec właśnie do zmiany. Jest to logiczne, no bo odrzucenie naprawdę jest czymś, co bardziej nas kształtuje niż sukces, dlatego że jeżeli masz same sukcesy, to tracisz dystans do samego siebie i stajesz się niestety człowiekiem, który może również wejść w fazę autodestrukcji. Z całą sympatią, żeby domknąć nieżyjącego już Tomka, który został na tej strasznej górze, która jest koszmarna wchodzenie zimą na ten szczyt praktycznie niemożliwe. Spowodowało to, że osierocił tyle dzieci i stracił życie, natomiast to nie było racjonalne, to co robił, bo nie umiał odpuszczać. Jego historia narkomańska, ponieważ on był narkomanem, był uzależniony od heroiny, podobnie jak ja, stąd też nas tak trochę sklejono w przestrzeni publicznej. I dlatego poproszono mnie o wypowiedź, która, mi się, która się moja wypowiedź absolutnie nie spodobała, bo ja po prostu powiedziałem wprost, że ktoś, kto nie potrafi odpuszczać. I pokazał w swoim życiu, że ma skłonność do obsesji, a każdy de facto ma skłonność do obsesji, jedni większą, drudzy mniejszą i warto o tym pamiętać, bo nasza siła głównie polega na tym, żeby mieć, mieć świadomość swoich słabości. Ja bardzo często w gabinecie, jak ktoś do mnie przychodzi, powtarzam na dzień dobry, że tylko twardziel potrafi mówić o swoich słabościach. Mięczak nie uzewnętrznia swoich słabości. Nie ma ludzi, którzy nie mają słabości. Każdy je ma. Tylko siła polega na tym, żeby mieć ich świadomość. A Tomek niestety uciekał. On sobie uzurpował prawo, że jak on zdobędzie ten szczyt, to będą y, benefity, że będą oklaski, że on w ten sposób swoje życie uczyni lepszym. Y, doszło do takiego kuriozum, jak się dowiedziałem od jednego z Himalajistów, że on się zaopatrywa w sprzęt himalajstyczny w dekatlonie. Trudno w to uwierzyć, że to jest w ogóle możliwe. Więc doszło do takich absurdów. Mm -hmm. um, jeśli taka osoba, jeśli to, ktoś już da taki sygnał takiej osobie, że ona jest niekompletna. W twojej terminologii, to w co w takim razie trzeba wtedy zrobić? Czy po prostu pójść na terapię i to jest najlepsze? Nie na terapię. Nie, 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 nie. Terapia to jest w ogóle. Dalsza historia. No, to jest na, najpierw, żeby to zweryfikować, żeby z kimś porozmawiać, żeby. Z... Możemy nie ufać tej osobie, możemy tę osobę też potraktować, że no, sama jest niekompletna, a nam tutaj właśnie to, co to, coś to, to mówił wcześniej. No ale jeżeli mam y, właśnie jakąś pokorę, dystans do siebie i parę razy bęski dostałem w swoim życiu i te bęski zabolały, to znaczy, że jednak może być coś na rzeczy, więc warto posłuchać i to zweryfikować. <laughs> I teraz tak, no nie słuchamy informacji zwrotnych. Y, Poza tym, jak ta informacja zwrotna ma być przekazana, Dlatego, że bardzo często ktoś potrafi nam powiedzieć, że z nami coś jest nie w porządku, ubliżając nam w awanturze, na przykład partner. No ale jeżeli z partnerem, jeżeli ktoś jest naszym partnerem i sygnujemy go tym określeniem, że jest partnerem, najlepiej, jeżeli mieszkamy z nim, dzielimy życie, mamy wspólne wyjazdy, znamy się jakiś czas, no to możemy tę osobę obdarzyć jako tako zaufaniem, prawda? No że ta osoba nie jest wredna, żeby nam dokuczyć i ubliżać nam tak ad hoc. Jak ktoś nam na ulicy powie coś niemiłego, obrzuci nas jakimiś inwektywami, no to możemy się na to naprawdę. Kompletnie spuścić to po brzytwie, nie, nie reagować. E, Spływa, no cóż spływają po nas takie informacje? Cóż, cóż informacja obcej osoby, która nas w ogóle nie zna, może dla nas znaczyć? Jeżeli znaczy dla nas taka osoba obca, to znaczy, że jesteśmy neurotyczni. Jeżeli wyprowadza nas z równowagi, każda negatywna informacja zwrotna. Wierzę, że takim narzędziem, gdzie ćwiczymy tę pokorę, e, możemy ćwiczyć. Jest, są social media. Dlatego, że tam bardzo często wypowiadają się pod naszym adresem ludzie, których na oczy żeśmy nie widzieli. Nawet nie mają zdjęcia profilowego. Wkleiły sobie, nie wiem, pieska, kotka, nie wiem, szczyt góry, albo, albo nic. Albo, albo nic. No. Więc jeżeli ktoś taki, wiesz, wytykać i robi ci audyt, no to odpowiedz sobie na pytanie: czy zamówiłeś ten audyt? No. Ja jestem gościem, który, którego, którego robota polega na tym, że ludzie u mnie zamawiają audyt. U mnie przychodzą, płacą honorarium i płacą za audyt. I ja na bazie informacji, które pozyskuję od pacjenta, formułuję moją informację zwrotną, wskazuję, co moim zdaniem warto skorygować. Nie na wszystkie pytania ludzie chcą usłyszeć odpowiedź. Dlatego, że jeżeli zadajemy pytanie i chcemy, wiesz, jakiejś zmiany, to musimy się liczyć z tym, że odpowiedź, którą uzyskamy, niekoniecznie będzie zgodna z naszymi oczekiwaniami. To jest największy problem. I tu jest ta kwestia ego, również bardzo istotna. Ja tego nie rozumiem. Ja się czasami zastanawiam nad tym, jak przychodzi do mnie tutaj jakiś badacz i opowiada o swoich super badaniach, albo socjologicznych, albo jakiegoś rodzaju, i ja w tej, tam osobę pytam: a co, jak ty byś wypadł w takich badaniach? I ci ludzie z reguły nie mają żadnego pojęcia, bo nigdy o tym nie myśleli, bo nigdy się nie zastanawiali nad sobą, pomimo tego, że cały czas analizują wszystkich dookoła. Hmm. To jest dla mnie zawsze zaskakujące, że jednak nawet osoba, która z tendencją do analizy zachowania innych ludzi, wciąż nie ma czegoś takiego, że ma ochotę przeanalizować swoje własne zachowanie. To, że ktoś analizuje zachowanie innych ludzi, nie jest niebezpieczne. Ja jestem miłośnikiem nauki, yy, socjologii, yy, różnych tych nauk, takich społecznych. Ja to lubię. Ja, ja, ja się tym interesuję. Zbieram takie wiesz, dane, informuję. Yy, nie po to, żeby później zabłysnąć w rozmowie, rozumiesz, jaki to ja jestem oczytany, mhm. ale tak naprawdę dla mnie samego. Wiesz ja. Jak wspomniałem Ci na wstępie, ten wątek on nie jest od czapki, dlatego że ja to, że ja żyję, to, że ja sobie tutaj siedzę, rozumiesz na tej prackiej stronie mojego ukochanego miasta, które naprawdę uwielbiam. Bardzo lubię Warszawę. Byłem w wielu miastach na świecie i naprawdę wracam tu zawsze z przyjemnością. Lubię to, to miasto. I to nie jest, wiesz, taki patriotyzm, wiesz, jakiś zaślepiony lokalny. Ja Ale... jestem z Wrocławia, tak, ja też uwielbiam Warszawę. Ale naprawdę ja lubię Warszawę, zresztą po prostu też tak tam tak na marginesie. Natomiast ym, y, ja... Ym, pół biedy, jak ktoś analizuje, gorzej, jak ktoś to analizuje, zaczyna jeszcze y, umoralniać. Zaczyna jeszcze próbować wpływać na postawy ludzkie, atakując tych ludzi. To jest niebezpieczne. To... To też, ale mnie zawsze zastanawia, że, że nie ma takiej introspekcji w tych ludziach. Że nie, 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 to, bo to mi się odnosi do tego, co, o czym ty mówiłeś. że ludzie nie zawsze chcą oddać odpowiedź na dane pytanie, I to mnie zawsze zastanawia, że kurde, być osobą, która jest, zajmuje się analizą zachowania ludzkiego, jednocześnie nie być zainteresowany tym, jak ja sam się zachowuję i jak można wpłynąć na moje własne zachowanie. Ale wiesz co, to, to jest troszkę ilustracja do tego, co mówiłeś wcześniej, że najtrudniej jest spojrzeć na siebie. Dlatego tak trudnym jest sesja z terapeutą, bo ja jestem lustrem. Ja tylko i wyłącznie odzwierciedlam to, co przynosi pacjent. I jeżeli ja mówię coś, co powiem pacjentowi jest nie na rękę, no to wtedy może dojść do przerwania procesu. I taka osoba na przykład już nie wraca na taką sesję. Oczywiście robię to w sposób bardzo miękki, bardzo taki, wiesz, przyjazny, niekonfrontujący, ale to też różnie bywa. Yy... Bardzo trudną mam rolę, bardzo często, jak są to ludzie z wielkimi sukcesami i przychodzą o dziwo. No to wtedy no, jakby dotykamy kwestii... Tego swojego wizerunku. Dlatego że ludzie się uzależniają nie tylko od substancji i zachowań, ale również od swojego własnego wizerunku. I I nagle... Teraz, jak masz wielkiego sportowca, super osiągnięcia, jakiś biznesmen i masz mu powiedzieć coś negatywnego na jego temat, to musi być dla niego szokujące. Co, sport... Ze sportowcami mam dobre doświadczenia. Najgorsze doświadczenia mam z politykami i z gwiazdami, bo to są ludzie kompletnie wyłączeni na słuchanie informacji zwrotnej, negatywnej. Ja bardzo często mówię o tym, nie ex tylko mówię o tym, jak taka postawa w moim wypadku, bo ja tam byłem, ja wiem, czym jest kłamstwo, moje drugie imię to jest kłamstwo, ja byłem profesorem kłamstwa, ja wiesz, ja, law ja lawirowałem, oszukiwałem. Prowadziłem podwójne życie I, i ja wiem, jakie później są tego negatywne konsekwencje, bo człowiek naprawdę, wiesz, tonie i no, przestaje tak naprawdę odczuwać radość tego życia, bo um, ta radość życia to jest tak naprawdę to, to coś, co jest dla mnie najważniejsze to jest spokój umysłu. Ale oczywiście mamy w alternatywie, no bo spokój umysłu się komuś może kojarzyć z nudą. Natomiast dla mnie spokój umysłu jest związany z tym, że ja mogę wszystko zrobić, ale nie na wszystko się decyduję. Ja nie jestem abstynentem. Ja nienawidzę słowa abstynent. Nie jesteś abstynentem, nienawidzisz słowa a abstynent, to znaczy, że zażywasz środki, tylko że nazywasz się w jakiś inny sposób. Nie. Ja mam do, do, do tego terminu dystans, dlatego że... Kto to jest abstynent? To jest ktoś, kto został zdefiniowany. Natomiast ja nie deklaruję abstynencji alkoholowej, w tym kontekście, to tak. Ja po prostu nie piję alkoholu i decyzję podejmuję za każdym razem. U mnie to nie jest deklaratywność a priori, że ja konsekwentnie od, nie wiem, 12 lat, bo tyle to mniej więcej trwa, nie piję alkoholu. Ja mam gdzieś określenie abstynent. Wiesz dlaczego? Bo wkurza mnie to, że ludzi niepijących postanowiono stygmatyzować. I przytknąć im y, termin abstynent. Czy znasz jakieś określenie, które nazywa, y, definiuje osoby, które nie kradną? Algo nie, złodzieje. A, a, a znasz określenie ludzi, którzy nie molestują małych dzieci? Normalnie. Normalny człowiek nie wlewa w siebie trucizny. Nie pijących postanowano, rozumiesz, zdefiniować. Dlatego wiesz po co? Żeby, żeby można je jakoś nazywać. Żeby ich nazywać, żeby ich określać. Żeby pozostawić sobie również margines na to, że ten alkohol jest normalny, że on jest w porządku, że on jest pewnego rodzaju czynnością zwyczajową, a ci, którzy się uzależnili, to są ludzie chorzy. Oni są chorzy. A co powiesz na takie stwierdzenie, że alkoholikiem się jest do końca życia? Słyszałem. Nie mam zielonego pojęcia, bo nie byłem alkoholikiem, przynajmniej nie byłem w takiej klasyfikacji, że uznałem, że jestem uzależniony. Ale słyszałem o tym i podobno ludzie mają ogromny problem nawet po zażyciu alkoholu, załóżmy po 10 latach abstynencji. Tylko to wynika zupełnie z czego innego. Wykonując pewną czynność, powtarzając ją kolejny raz. Kolejny, kolejny, 150, 1500. Wytwarza się ślad neuronalny w twoim mózgu. Nawyk. Mm -hmm. Po prostu wytwarza się nawyk. Siła nawyku, Charles Duhigg. Piękna książka na, tak na marginesie. Wiele tłumacząca, wiele wyjaśniająca. E, również od strony biznesowej. Jak to w biznesie się na, na naszych nawykach bazuje. Przykład Pepsodentu, pap, pasty do zębów. Skąd się wzięła z, smak mięty w pascie do zębów, który nie ma żadnego znaczenia poza, poza wytworzeniem nawyku. Polecam gorąco tym, którzy chcą zrozumieć, dlaczego e, ta, takimi jesteśmy nawykowcami. Dlatego zlikwidowano również papierosy mentalowe, mentalowe. O tym też ludzie nie wiedzą. Mm -hmm. I teraz wracamy do, do tej kwestii um, tego. Um, no. Kwestii czego? Bo tak bo na, w tego, Ja po, też właśnie, już w tym pep, momencie. Tego Pepsodentu. Pepsodent, wcześniej byliśmy na, na wykup. Mówi, dlaczego się jest alkoholikiem przez całe tak, życie? Tak. Przez całe życie. Otóż chodzi o to, że jest ślad neuronalny. I jeżeli ktoś w swoim życiu zaliczył obsesję obsesję, czyli konieczność powtarzania jakiejś czynności, wręcz histerycznie, bez jakby nie bacząc na negatywne konsekwencje, no to to jest obsesja, która bardzo często wchodzi na bazie obsesji naszych myśli natrętnych, wchodzi w fazę psychozy. A psychoza to jest stan odcięcia od rozumu, czy no staje się psychotyczne. Nieładnie to brzmi, prawda? Bo to tak naprawdę rozmawiamy o, o nomenklaturze psychiatrycznej. Mhm ale to jest innymi słowy synonim uzależnienia. To dlaczego nazwano uzależnieniem te zachowania? Wyjaśnił to Elin Morton-Jelinek, w latach 50. ubiegłego wieku, Amerykanin czeskiego pochodzenia, który pierwszy na świecie napisał książkę o tej tematyce pod tytułem yy, yy, Koncepcja alkoholizmu jako choroby. Nazwano ten stan alkoholizmem. Wiesz, jaki był główny tego cel? Żeby zdjąć odium pogardy z ludzi w psychozie alkoholowej. I teraz zobacz, jak inaczej brzmi nazywanie alkoholu substancją uzależniającą i przekierowanie winy na wszystkich pijących, bo to przecież jest nie alkohol winy, to Ty jesteś winien. Mama Cię za mało przetolała, tatuś był niedobry, yy, nauczyciel miałeś, na, nauczycieli miałeś złych. Jesteś uszkodzony, dlatego się uzależniłeś, niż mówienie o alkoholu w taki sposób, że jest to substancja, która wywołuje psychozy. Czy wiesz, że mniej sprawni psychiatrzy, jak pacjent przyjdzie i poda opisy swoich zachowań i nie wyjaśni, że one są spowodowane alkoholem, natychmiast stawia diagnozę schizofrenia, rozszczepienie jaźni. Tak działa alkohol. Alkohol jest substancją psychotyczną. Która w zależności od ilości spożycia wywołuje te stany w różnym nasileniu. I teraz w momencie, kiedy ty przestajesz przyjmować tę substancję, e, zanika powoli, w najlepszych wypadku oczywiście, bo u niektórych no niestety po przekroczeniu pewnej granicy stajesz się tak zwanym już alkoholikiem organicznym, z, z trwałym uszkodzeniem mózgu. Gdzie bardzo często jest ciężko niektórym alkoholikom wrócić do stanu pierwotnego, no bo nastąpo, na, nastąpiło przekroczenie bariery uszkodzenia mózgu, uszkodzenia trwa, mózgu. trwałego. Mhm. Yy, I w momencie, kiedy 90% ludzi odstawia alkohol, znikają te wszystkie symptomy psychozy. One po prostu znikają. Czyli to jest substancja psychotyczna, która po odstawieniu nagle znika obsesja. Znika obsesja. Czyli... I, mhm. I teraz definiując te, to, 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 od czego żeśmy wyszli. Alkoholikiem przestajesz żyć, kiedy, przestajesz być, kiedy przestajesz pić. To jest moja koncepcja, którą bardzo mocno podkreślam. Alkoholikiem przestajesz być, jeżeli przestajesz pić alkohol. Bo alkoholikiem być, jest się przez całe życie, odejmuje, odda, odbiera ci kontrolę. Mało tego, stajesz się chory do końca życia. Mm. No i teraz jakby przywołajmy moje doświadczenie, do którego mnie jakby zachęciłeś, żeby się ten jakby tutaj podzielić. Czy ja zgodnie z tą formułą mam teraz cały czas gadać, że jestem narkomanem? Klei ci się to? Nie, a tym bardziej, że heroina będzie postrzegana jako silniejsze uzależnienie niż alkohol. Ja Myślę, ty... że nie, nie, nie mówię, że tak jest. Myślę, że będzie tak, postrzegana. No, no, tak I, jest postrzegana. I teraz byś mógł powiedzieć, to ja w takim razie jestem narkomanem do końca życia. Natomiast no. ty nie chcesz tego mówić. Znaczy ja tego nie kupuję, bo to się w ogóle nie klei. Dlatego, że u mnie nie ma żadnych symptomów wiesz, chęci, żeby to zrobić. Pytanie skąd się bierze chęć u kogoś, kto był w psychozie alkoholowej i do tego wraca. Wiesz, co jest w 90%? Strzelam, że to będzie niekompletność. Brawo. Dokładnie, trafiłeś dziesiątkę. Niekompletność na poziomie społecznym czy indywidualnym. Wiesz, co podał Elwin Morton Jelinek w latach 50. ubiegłego wieku definicji alkoholizmu? Cytuję: alkoholizmem jest każda konsumpcja alkoholu, wywołująca e, straty na poziomie indywidualnym, społecznym, lub jednej i drugie. Tylko że kiedy on tę definicję ko konstruował, nie mieliśmy takiego dostępu do wyników badań. Mhm. Bo wtedy. Rzeczywiście sądzono, że można konsumować alkohol w pewnych ilościach, określając nawet ilość tego alkoholu, przy której nie ma negatywnych konsekwencji. Pobudka skończyło się. 2019 rok. Prawo. Każda ilość alkoholu jest neurotoksyczna, więc zgodnie z definicją Jelinka, która jest Biblią dla każdego, ta książka jest Biblią dla każdego terapeuty uzależnień, tak naprawdę każda konsumpcja alkoholu powinna być traktowana jako alkoholizm. Zobacz, jeżeli ja. No, nie wiem, będziesz stąd wychodził któregoś dnia z tego miejsca, w którym tutaj mieszkasz, będziesz sobie, jest, szedł jest, szedł jest sobie nie wychodzę. Praską, praską, praską praską ulicą, jak nie że zamieszkałeś tutaj, podczepiasz. Ludzie się nie śmieją, że jestem już blady od tego miejsca. I będziesz sobie szedł gdzieś tam w klatce schodowej, zobaczysz kątem oka, rozumiesz, gościa, który wstrzykuje sobie, rozumiesz, heroinę na klatce schodowej. Co o nim pomyślisz? Pierwsza myśl. Kto to jest? Heroinista, narkoman. Narkoman. narkoman -hmm. Jak zobaczysz gościa, który gdzieś tam, rozumiesz, nie wiem, w samochodzie dostrzeżesz, że nie wiem, z okładki płyty CD, wiesz, wciąga kreskę koksu. Co o nim pomyślisz? Impreza Imprezowicz też tak możesz pomyśleć oczywiście, ale tak naprawdę, jeżeli robi to w samochodzie na ulicy, to znaczy, że prawdopodobnie ma problem. Jak... I że to nie nie jest... będę w stanie powiedzieć, czy to jest kokaina, że bez może, wiadomo... że... no to może być. No, załóżmy, że jest to kokaina. No to jest to narkoman. No, bo wiesz, oczywiście, to się wszystko relatywizuje. Mhm. Natomiast, jeżeli spotkasz po drodze człowieka, który pije drinka i jeszcze w majestacie wiesz, słoneczka tutaj, wiesz, knajpeczka, bulwary, nigdy ci nie przejdzie do głowy, że to jest narkoman. Słuchaj, z punktu widzenia nauki, dlatego tak e, przemysł alkoholowy, kartele alkoholowe nienawidzą nauki. Próbują deprecjonować, e, łącznie z Gatesem. Próbują deprecjonować wszystkie badania. Wypuszczają różne brednie, finansują również e, pseudo-badania, które tylko po to, żeby zamącić w głowach czytających, odbierających. E, e, i no, niestety ta nauka odbiera humor wiesz, tej branży, ponieważ zgodnie z tymi badaniami, e, alkohol jest narkotykiem. W każdej ilości jest narkotykiem. E, natomiast niestety nie kulturowo. Kulturowo jest substancją sympatyczną. Socjalnym klejem, jak to bardzo ładnie nazywałeś. To jest socjalnym, to jest socjalnym społecznym, społecznym klejem e, tak naprawdę dwuskładnikowym, dlatego że dwuskładnikowość tego kleju. Polega na tym, że musi być substancja i człowiek. I dopiero na bazie tego powstaje ta więź. Jeśli ktoś ma taki problem, gdzie się może do ciebie zgłosić? No to nie, znaczy nie mam dobrych wiadomości, dlatego że oczywiście wszystkich zachęcam do zajrzenia, do zajrzenia na moją stronę www.roberturskie.pl, tam jest jakby kontakt do mnie. Tylko, że no ja od stycznia już nie przyjmuję żadnych nowych pacjentów. Już w ogóle. A w ogóle, ale na stronie jeszcze jest napisane, że przyjmujesz? Znaczy, ja przyjm, znaczy, można się zapisać na tak zwane okienka czatować, ale moja asystentka no niestety nie ma dobrych wiadomości, bo ja mam procesy porozpoczynane do końca roku. Ale masz czterech innych terapeutów, którzy mam, pracują z mam, mam swoich terapeutów, mam swój zespół, który ja superwizuję, swój zespół. Ja mam z nimi permanentny kontakt, to są osoby zaufane. Jakby ktoś chciał ze mną porozmawiać, to oczywiście może na tą stronę wejść, sprawdzić, czy jemu odpowiadają tam te warunki, bo ja jestem bardzo rygorystyczny w tych warunkach. U mnie się płaci za sesję z góry. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby siedzieć i czekać, jak ktoś nie przyjdzie. Jak komuś to interesuje, to proszę bardzo. I asystentka, mm, no, jak nie ma miejsca, no bo rzadko jest naprawdę, chyba że ktoś zrezygnuje, nie wiem, wyjedzie za granicę, nie chce pracować na online, jak wyjedzie za granicę, bo mam też pacjentów, ja też pracuję jakby online. Po całym świecie latam. To też jest temat na odzież rozumowy i w ogóle Polacy. Ja się też dzięki Polakom rozumiem, że dowiedziałem o formule Mocktail Bar. Ja się dzięki Polakom na przykład w Stanach dowiedziałem o tym, że tam jest w tej chwili wysyp knajpeczek, gdzie rozumiesz, nie ma w ogóle alkoholu. Masz wszystkie drinki świata, gdzie nie ma w ogóle odrobiny etanolu. Fajnie, jak... gdybyśmy to zaadaptowali tutaj. No, znaczy to się już dzieje. Znaczy... Wracając do twoich terapeutów, bo nie dokończyłeś. Mam, wracając do nich, to jakby mam z nimi fajne, wiesz, fajną relację, polecam ich. I jeżeli do mnie się ktoś nie może zapisać, to wtedy śmiało do moich, któregoś z moich terapeutów. Zawsze polecam, żeby też maile do mnie napisać. Jeżeli ktoś chce naprawdę ze mną pogadać, to niech napisze mi w mailu, w jakiej sprawie, dlaczego Polak. Co, i wtedy będziemy po prostu szukać jakichś okienek. Dobra, super. Bardzo Ci dziękuję za udział w takim razie. Ja Tobie dziękuję za fajną rozmowę, za zaproszenie. Proszę bardzo. Siemanko, od teraz specjalnie dla Was będę nie przygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niemdziele o 19. Pozdro!